Witają Zbigniew Raubo i Włodzimierz Kąpka. Szanowni Państwo, 18 pojedynków. Grupa wiekowa kadet. Zawodnicy urodzeni w 1996 i 1997 roku do 30. jubileuszowego turnieju. Zgłosiło się 107 zawodników w Zbyszku. To jest Twoja inicjatywa, Twój pomysł i Twoje, powiedzmy, takie wezwanie i apel do trenerów, aby się spotkać w Łodzi i zacząć chyba nowy etap w polskim amatorskim boksie. Ja powiem tak, pomysł Srebrnej Łódki jest trenera, a mnie żyjącego trenera Brodziewicza, pod którego akronatem jest, jako imieniem jest ten turniej. Ja po prostu, nie mając innej możliwości sprawdzenia i znalezienia szóstki na Mistrzostwa Europy, wpadłem na pomysł, żeby w tym terminie poprosić Okręg Łódzki o zorganizowanie tej imprezy. No i w ramach współpracy, to jest kwestia dogadania się tylko ludźmi, na hasło, że Srebrna Łódka jest eliminacją. Dostosowali się w 100% idealnie trenerzy klubowi, no i zawodnicy, także to nie jest moja inicjatywa. Ja jestem jednym z ogni tego łańcucha, gdzie ta fajna impreza dzisiaj wyszła. Oczywiście tak, ja myślę, że tu jest naprawdę świetny ten pomysł. W zasadzie jest to najmłodsza grupa wiekowa, która startuje w boksie, oczywiście nie licząc młodzików, ale młodzik jest jeszcze takim, powiedzmy, niedopracowanym rocznikiem w sensie medycznym, w sensie, powiedzmy, sportowym. I tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Natomiast kadet to już jest ten zawodnik, który po prostu jest zauważany przy, powiedzmy, punktacji przez ministerstwo, przy akcji trener. I z tymi zawodnikami po prostu już można wiązać jakieś nadzieje w dalszym szkoleniu. I tutaj ten taki główny cel był, aby zrobić taki naprawdę gruntowny przegląd zawodników, tych właśnie najmłodszych w polskim boksie. No oczywiście, Włodziu. Ja powiem tak, że Srebrna Łódka od momentu, kiedy się stała imprezą juniorską, bo początki były seniorskie, to na Srebrnej Łódce zaczynało do 8 i nie zdążył bardziej zrobić. Nie? I dlatego oddał bardzo. Teraz skupimy się już na pojedynkach finałowych. Pierwsza kategoria, waga 46 kg. Tomasz Wójcik, Skorpion Szczecin, Narożnik Czerwony i Paweł Piotrowski, Sokół-Biła, Narożnik Niebieski. Tu, zerkając na drabinki, 8 zawodników zgłoszonych, obydwaj stoczyli do tej pory. Po dwie walki. Trzy pojedynki. Po dwie. Dzisiaj jest trzeci pojedynek. Trzeci pojedynek, tak? Bo finał to dzisiaj trzeci pojedynek. Obydwaj tutaj widzę raczej zwycięstwa punktowe. Utrata sił prawie że jednakowa. No decyduje właśnie. Urodzony w 1997 roku, starszy. Patrząc na roczniki i wiek, Piotrowski jest chyba bardziej doświadczonym zawodnikiem i w tym roczniku to już, ale tutaj piękna akcja Budzika. Ja bym powiedział, że w tych małych kategoriach wagowych tego roku nie jest to tak znaczące. Tak nie widać, nie? Bo
bo zawodnik ze Szczecina wydaje się, prezentuje bardziej dojrzały boks, a jest młodszy, nie to... Tutaj po tych pierwszych akcjach naprawdę Wójcik bardzo zdecydowanie atakuje i trafia celnymi prostymi cioszami. I na pewno na tą obecną chwilę prowadzi w tym pojedynku. Jest to Czesi z klanu Łęgowskich i wczoraj młody Łęgoś przegrał 2-1, ale przegrał tylko dlatego, że masa ciała, mały Łęgowski waży 41 kg, a to jest kategoria do 46, 5 kg to jest, to jest bardzo dużo. Technicznie przerasta tych chłopców, ale jednak ta masa ciała zdecydowała, że wygrał Wójcik. Po prostu na pewno był silniejszy. Tak. No, ale werdykt 2-1, na pewno walka była równa. Bardzo równa. Gdyby ten pojedynek wygrał Łęgowski, naprawdę nie byłoby żadnej sensacji czy skandalu. Zaczyna coraz więcej przyjmować. Walka się na pewno wyrównała. Nie wiem, jak sędziowie punktowali, ale więcej czasu zadał przeciwnik Wójcika. W tej drugiej rundzie? Tej oczywiście. I tak na dobrą sprawę od trzeciej rundzie będzie zależało. Piotrowski tutaj ruszył do takiego bardziej zdecydowanego ataku. Wójcik zaczął się gubić po prostu w tych akcjach, które powinny być w jego wykonaniu, powiedzmy, bardziej przejrzyste. Kontra i
ale tutaj no, się spóźniamy. Ale tu jeszcze właśnie tu gołym okiem widać, że troszeczkę brak doświadczenia zawodnikowi ze Szczecina brakuje, bo jest lepszym zawodnikiem. A jakby nie potrafi tego udokumentować. Wydaje się niepotrzebnie pół dystans, ma lepszy zasięg ramion, powinien z dystansu boksować. Co właśnie powinien robić? Cały czas. Cały czas. Naprawdę tak jest, nie brakuje tak żadnemu jest. I wszystko na trzecią rundę postawił jeden i drugi i tutaj i czym jeszcze te akcje naprawdę są takie no, niedopracowane powiedzmy technicznie, ułożenie rąk, to wszystko, ale to jak mówię, no jest to materiał świetny do obróbki. Jak najbardziej, to co ja w Łodzi podkreślam, jeżeli nie będzie ilości, to i nie będzie jakości. A ta liczba tych zawodników, naprawdę to co mówiłem w Lesznie na Mistrzostwach Polski. Na dole wcale nie jest tak źle, jakby wynikało z sytuacji, jaka jest obecnie w Polskim Związku Boksera. Zaczęło się naprawdę fajnie. Tutaj powiedzmy chodzi mi o same charaktery tych zawodników. Ambicja, upór i jakieś nieodpuszczanie przeciwnikowi. Do samego końca. Cechuje naprawdę tak. Dobrych zawodników. Ale no tu praca i jeszcze raz praca i efekty muszą przyjść. Przyjdą na pewno. Łodziu, no ja mam taką moją jedynym tutaj bólem głowy jaki jest, to ja mogę zabrać tylko 6 zawodników na Mistrzostwa Europy, nie? Z tej całej grupy. Ktoś będzie zadowolony, ktoś będzie rozczarowany. Wszystkich nie wezmę. Nie stać Polski Związek na wystawienie całej ekipy i raczej we wszystkich kategoriach nie mamy jakby bardzo dobrego poziomu. Kilka kategorii jest, nie? Tylko szkoda... No, 13 kategorii i tylko 6 zawodników. W Łodziu to będą moje 6 mistrzostwa Europy i zawsze zabierałem 6-7 zawodników. I medale były? No były, bo wiadoma rzecz, że reprezentacja Turcji. Jak najbardziej. Ja nawiążę w Łodziu do tego, że na Mistrzostwa Europy całe reprezentacje przywoziła Turcja. Siobok na pierwszych Mistrzostwach Europy, gdzie ja byłem jako trener kadry kadetów, reprezentanci Turcji przywieźli 13 zawodników, z czego wygrali 2 walki. Ci sami zawodnicy, 8 z nich jedyna igrzyska olimpijskie. Całe reprezentacje przywozi Rosja, Ukraina, Azerbejdżan, Armenia, Anglicy i to widać, że górę mają mocniejsze. Nas nie stać, stan finansowy jest taki, jaki jest i ja jestem trenerem kadry, podjąłem się tego zadania i zdecydowałem się, że jedzie sześć, to nie ma nic wspólnego z narzekaniem, no bo Polski Związek nie da z czegoś, czego nie ma, no. Ta 6, która jedzie,
no, to naprawdę będą te perełki, które... Tak, jak które... najbardziej. Ja to... No, ja mają parę... nadzieję, wręcz pewność, że medalowo nie powinno być. Tak. Ja staram się zawsze bardzo obiektywnie dobierać tą szóstkę i tym razem będzie tak samo. Na pewno nie będzie to wicemistrz Srebrnej Łódki. To musi być zwycięzca. Zwycięzcą będzie 18, a ja zabieram 6. A tutaj mamy czwóreczkę najlżejszej kategorii. Oczywiście pierwsze miejsce w Łódzi, drugie Piotrowski. Szkujdyna z Litwy, miejsce trzecie oraz Michał Łęgowski, również miejsce trzecie. To cała szkółka, która zdobyła medale w kategorii 46 kg. Marcin Stankiewicz, trener mistrza, no można powiedzieć, Skorpion wzorowo pracuje z młodzieżą męską i powiedzmy również tam pojawiają się zawodniczki również z medalami na Mistrzostwach Polski. No jest to na pewno jeden z czołowych klubów, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą i tutaj nie ma dwóch zdań. Nie, absolutnie nie będę dyskutował. Marcin Stankiewicz i trener Kaplan mają tą luksusową sytuację, że mają szkołę mistrzostwa sportowego ze specjalnie z klasą bokserską. Jest to wymarzone. Ale to daje efekty. Naprawdę ta klasa mistrzostwa sportowego, powiedzmy, i to jest właśnie, myślę, to. Że... Ale na szkołach mistrzostwa sportowego bazuje nasza siatkówka, koszykówka. To nie są rzeczy jakieś wymyślone, to jest sprawdzony sposób do utrzymania. Młodzież może realizować się, powiedzmy, w nauce, a przy okazji ma naprawdę dużo czasu na... Ja bym powiedział, może się realizować jako sportowiec i przy okazji szkołę skończyć. Przy okazji szkołę skończyć. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No dokładnie tak. Bo w dzisiejszych czasach naprawdę, jeżeli w Łodziu chcesz być sportowcem na najwyższym poziomie, ciężko jest być bardzo dobrym uczniem czy studentem. Ale pogodzić to można. Drugi finał, waga 48 kg. Adrian Siłkowski, Osier Szywanki, czerwony kasz, czerwone rękawice i Burak Cezary, Bukowina Bałt, w niebieskim kasku i niebieskich rękawicach. Tak jak mówiłem, waga 48 kg. Również 8 zawodników. Finał, którego się spodziewałeś? Tak, tym bardziej, że Czarek Burak w tamtym roku startował na Mistrzostwach Europy Uczni. Nie jest to jakiś dzieciak z Księżyca. I raczej był przewidziany do finału tego turnieju. Burak, 30 walka dzisiaj. Tak. Wśród kadetów to dorobek jest raczej już dosyć pokaźny. I... Tym bardziej, że on jest 97 rocznik. Tak, 97 rocznik to pierwszy rok. Po młodziku i tak. 30 pojedynków jest. Tego pojedynku jest pan Wojciech Bednarowicz. No to już uznana klasa sędziowska, sędzia klasy finansowej. Wojtek sędziował naprawdę wszystkie dni, łącznie z pierwszą. Miał troszeczkę przerwy w sędziowaniu, ale myślę, że jego powód tutaj w
dzisiaj pojawią się na krajowych ligach i oczywiście później ewentualnie na międzynarodowych również. Zestawienie finałowe Osir Suwałki tutaj również bardzo ładnie się zaprezentował. 4 albo 5 finalistów chyba ma. I tutaj również należy zaznaczyć tą... Że jest to Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Kolejna. Obserwując Zbyszku Policny pracę trenerów, widzimy Szczecin, młoda osoba. Osir Suwałki, również młoda osoba. Są to ludzie, tak jak Marcin Stankiewicz, doświadczony jako zawodnik, doświadczony... Nauczyciel w szkole mistrzostwa i przy okazji trener, albo trener i przy okazji nauczyciel. Nie chciałbym obrażać ani jednej, ani drugiej funkcji, bo jak się okaże, że przy okazji nauczyciel, to go dyrektor zwolni, a jak przy okazji trener, to też go podoba. Nie, jest, to są to, co mieliśmy kiedyś, kluby zrzeszone. To, co w niemieckim systemie Blanda, te szkoły, różne ośrodki, gdzie jest szkoła, sala, wszystko, to jeżeli nie zostanie u nas wprowadzone, to my nigdy świat Europy, a już nie mówiąc świata, nie dogonimy. Na tym bazuje cały świat. I tak jak tu pokazuje ładnie i Białystok, bo to jest pod ten. Podlaski. Tak, tak. I Białystok, i Szczecin, że to jest ale sposób. Ale ja tutaj chciałem poruszyć troszeczkę inny temat. Młode osoby zaangażowane naprawdę w pracę bardzo i naprawdę starające się, bo no, jeżeli trener nie podejdzie sumiennie do swoich obowiązków, nie podejdzie sumiennie do zawodnika, nie zrozumie zawodnika, no nie czarujmy się, efektów nie ma. I czy po prostu nie iść tym tropem i dać szansę tym młodym szkoleniowcom i tutaj powiedzmy nadzorować, kontrolować. Ja bym powiedział tak, że mózgiem tego całego przedsięwzięcia i Suwałek, i Sokółki, i Krystala jest nie kto inny jak zasłużony trener Ryszard Dargiewicz. To są ci wszyscy, to są jego wychowankowie, to są jego i to jest, jak dobrze mówi. Rysiu to wszystko poukładał i porozdawał karty. I to są efekty, bo i mała Sokółka,
i suwałki małe. No, efekty są. No ale takich Ryszardów Dargiewiczów w Polsce mamy jednego. Na pewno również są, ale powiedzmy z taką pasją, jak podchodzi Rysiek, no fajnie ze świecą. Przykre to, co mówisz, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Przecież miał, powiedzmy, zawirowania zdrowotne, miał wszystko, wrócił. Jak to się mówi, dzięki tym, co decydują o tym, że człowiek albo odchodzi, albo zostaje. I tutaj z niezmienną pasją Rysiek dąży, powiedzmy, i żyje. No, ale na pewno to kocha. Młodziu, jak się czego, jak się nie podchodzi do tego z pasją, do czegokolwiek z pasją i zaangażowaniem, to nie liczmy na jakiekolwiek osiągnięcia. Ja wiem, że ty jesteś skromny, też znam twoje perypetie zdrowotne i gdybyś ty się swego czasu podłamał, dzisiaj byśmy tutaj nie siedzieli. Ja też tam miałem takie lekkie zawirowania i gdybym nie wierzył, że będzie dobrze, no... Trzeba czegoś naprawdę chcieć, żeby osiągnąć sukces. Dokładnie, ale powiedzmy sobie, są to nawyki wyniesione niestety z wyszku z ringu. W twoim wypadku oczywiście moje tam występy ringowe to są niezauważalne absolutnie, ale ty jako medalista wielkich światowych imprez, no doświadczyłeś w ringu różnych mój faworyt, kolejny zwycięża. To, no niestety, ale trzeba przenieść na życie prywatne. Jeżeli byś troszeczkę odpuścił się na mnie, ja tak samo, no to różnie by to mogło być. I sport uczy, sport wychowuje, ale sport przede wszystkim mobilizuje i takiego powera daje na sobie. Jak najbardziej, zgadzam się z tobą. I kolejna dekoracja. Mały, co ty krzyczałeś? Co ty krzyczałeś? Że Bukowina walczy, nie korona. Co? Bukowina walczy. Pokaż. A jak masz zapisane na plecach? Aha, walcz, dobra. Nie, nie. Bo Czarkowi zwróciłem uwagę, że krzyczał w ringu. Zapytałem się, dlaczego krzyczał. A on mówi, że on jest z Bukowiny, a nie... Bo są dwa kluby, Korona Bałdzi, Bukowina Bałdzi. Mały walczy ambicje o swoją przynależność klubową. I super. Pamięt Bukowina Bałdzi, Czarek Kurak, miejsce pierwsze, miejsce drugie. Osiem zbawki, miejsca trzecie nie zdobywają Woźniak, Sport Klub Lublin oraz Szymczyk, Śląski Związek Bokserski. Do pana prezesa. Panie prezesie, po medal. Za Szymczyka. Bodziu, ja sobie wyjdę zapalić na sekundę, dobra? I trzeci finał, uwaga, 10 kg. Narożniku czerwonym reprezentant Białorusi Anton Rudoj, jego rywalem wychowanek klubu Olimp Lublin Adrian Kowal. Finał kategorii 50 kg.
wystartowało 8 zawodników. Odwrotna pozycja Białorusina. Wyraźnie czeka ataki. Kofala. Ale niemniej jednak, jeżeli Kowal bardziej zdecydowanie przechodzi do ataków, w Białorusi zaczyna się bardzo ładna akcja teraz Kowala, lewy się powykańczący. W ataku. Sędzia Rynkowy, Sławomir Czarek, również sędzia klasy międzynarodowej, Łódzki Okręgowy Związek Bokserski. Czołówka polskich sędziów. Wielokrotny sędzia różnych turniejów europejskich, oczywiście indywidualnych mistrzostw polskich. Tutaj możemy być spokojni o prawidłowość akcji i reakcji ze strony sędziego. Reprezentant Olimpu Lubin, urodzony jest w 1996 roku. Dzisiaj toczy 52 pojedynek. Tylko 7 porażek. Piękny rekord. Wicemistrz Polski z roku 2011. Jego trenerem klubowym jest pan Andrzej Kłomp. A kolejna bardzo ładna akcja. Kowala. Białorusin wyraźnie się spóźnia tutaj z jakimiś akcjami kontrującymi. Teraz troszeczkę tak bez przygotowania zaatakował. Kowal pięknie prawym skontrował. No, już jestem. Bodziu, ja tu nie ukrywam, że Kowal jest jednym z kandydatów do tej grupy 8-osobowej, z której szóstka pojedzie, no ale ma jeden cel. Musi wygrać. Musi wygrać. No tutaj raczej teraz będziesz wykorował Kowal, prawda?
charakterem na pewno tutaj bardzo, bardzo jest dobrze zmotywowany, jeżeli chodzi o kwestie, no ale tutaj czasami te nóżki zostają z tyłu i ten upadek nie był jakimś takim, ale tak jak mówię, po dwóch rundach obserwowałem tą walkę, myślę, że nie ma problemu ze wskazaniem zwycięzcy i raczej tą walkę powinien wygrać, a o to chodzi. Trzecia runda. Na pewno. No, te ataki Kowala, gdyby takie bardziej były zorganizowane, powiedzmy sobie. Tak, Kowal za bardzo chce na siłę wygrać walkę przed czasem. A tutaj dojrzałość, dobry zawodnik, dobry technicznie nie pozwala mu. Kowal jest to wicemistrz Olimpiady Młodzieży z zeszłego roku, nie jest to jakiś nowicjusz. Nie no, 52. To, że... walka w dniu dzisiejszym, tak. to o czym świadczy, tylko 7 tak. przegranych z 52, to jest naprawdę niezły rok. Za dużo ciosów w powietrze. Chodzi, żeby pada głową, nieprzygotowanie. No, trochę mnie martwi jego postawa. Serce olbrzymie. Organizacyjność troszeczkę, może nie aż równo w serce do walki. Zobaczymy tutaj stroną atakującą, na pewno był Kowal w tych atakach, powiedzmy, nie do końca takich precyzyjnych. Zadawał ciosy również. Sędziowie na pewno bliżej i baczniej obserwowali ten pojedynek. Powiem tak.
tak, spodziewałem się lepszego boksu. Spodziewałem się troszkę lepszego, takiego bardziej przemyślanego i skoordynowanego, bo to co mówię, ambicja wielka, serce do walki bardzo duże. I pan Zbigniew Rau, bo po prostu będzie osobiście wręczał nagrodę dla reprezentanta Lublin, który zdobywa pierwsze miejsce. Miejsce drugie reprezentant Białorusi, Anton Rudoj. Oczywiście trener Andrzej Głow. Na pewno zadowolony, szczęśliwy. Finał wagi 52 kg. Dawid Maciejewski, start Grudziądz z narożnika czerwonego, będzie występował. Jego rywalem Fabian Schmidt, Śląski Związek Bokserski. Spodziewany finał? 52 kg, czy tutaj raczej było, jak to się mówi, nie było faworyta twojego? Nie było faworyta z prostej przyczyny, że Adrian Brasel poszedł 54 kilo i tu każdy walczył o swoje. A z tymi faworytami w tej grupie wiekowej jest tak, że wydawałoby się 100% kandydat na Mistrzostwa Europy Adam Brasel. 54 kilo przegrał pierwszą walkę. Sebastian Teos, 66 kilo, też przegrał pierwszą walkę. Zawsze sam fakt, że nie rozstawiam zawodników w tej grupie wiekowej, bo tu naprawdę... Dzień i, tak. I jest albo dobrze, albo, tak albo jest. Źle. Tak jest. Ataków. Teraz bardzo mocny, prawy, sierpowy Maciejewskiego. W kategorii 52 kg. 8 zawodników. Jako ciekawostkę w Łodzi mogę podać to, że to jest kolejny zawodnik z Rybnika. Dzielę się od trenera Jakimczuka. Dawne moje Boguszowice. To jest takie po Maziku. Kolejni zawodnicy się pojawiają. Na tym małym klubie Boguszowica. Na pewno trener Jakimczuk ogląda ten pojedynek i kolejny bardzo ładny prawy sierpowy Schmidta. I po pierwszej rundzie na pewno to Legia jest zadowolony z postawy swojego reprezentanta. Druga sprawa, ja myślę, że tam bardzo duży wpływ ma
między innymi taka osoba jak Mateusz Mazik, która no, bo motywuje młodych chłopców do pracy. Tak. A powiedzmy takie, bo na pewno odbywają się sparingi z takimi zawodnikami i powiedzmy ten zawodnik już wchodzi do ringu taki no, pewniejszy i zdecydowany, tak jak tutaj mieliśmy w pierwszej grupie w swoich akcjach, szczególnie tych ofensywnych akcjach. Jakąś kontynuację kadry szkoleniowej. Wojtek Podgórny, bardzo młody trener, tak. Również po prostu przyjechał tutaj ze swoimi zawodnikami. No również żałuję pieniążków na wydawanie, powiedzmy, bo reprezentacja śląska przyjechała ze szkoleniowcami, a indywidualnie klub desygnuje do sekundowania swojego trenera. No jest to budujące i jakąś, prawda, pokazujące, aby się uczyć, aby no w ten sposób pracować w klubach, że osoba trenera, która jest na co dzień zawodnikiem właśnie na takich zawodach, jest bardzo potrzebna i wskazana. Tak, tylko że jak sam powiedziałeś, finanse polskiego sportu, zwłaszcza grup dzieci i młodzieży, są takie, a nie inne. I nie każdego na to stać. Oczywiście, że tak. I tutaj no przyklasnę tylko klubowi RMKS Rybnik. I ja nawet rozmawiałem z Anatolem i on mówi, no młodzież niech się uczy. Ja już po prostu mam tyle tego, zajmie się po prostu bliżej, a no tutaj osoba... Ale wyka... też mózgiem... Rybnika jest Tolek, oczywiście, nie? Oczywiście. Tak jak Rysiu Dargiewicz kieruje Podlaskiem. To nawet nie śmiałbym tutaj mówić inaczej, no, bo nie wolno mówić. Nie. Ale pozdrawiamy Tolka. I Boguszowicę. Trzymał z tej strony i sędzia nie widział. Może nie chciał. Nie widział. Bo tak z wysokości dłużej patrzy. No ta druga runda troszeczkę wyrównała się, ale zdecydowaną przewagę ma zawodnik. Tak. Czyli 8, jedna porażka, obydwaj 97 roczniki na dorobku na pewno zawodnicy, a podstawa jednego i drugiego myślę, że tutaj może zadowolić Ciebie jako ten materiał, który jest do pracy i do uczenia. Jak najbardziej. Thank you.
naprawdę tylko przyklasnąć, powiedzmy, za to zdecydowanie Schmidta. Maciejewski troszeczkę chyba tutaj kondycyjnie zaczyna tracić swoje siły i Schmidt. Zgubił się Schmidt, ale... Tak, tak. No w końcówce obydwaj postawili na zdecydowanie atak i ostatnie 10 sekund. Obydwa narożniki zadowolone z postawy, bo trzeba uznać, że ani jeden, ani drugi tutaj nie dał plamy, popularnie mówiąc. A decyzja sędziów, którą poznamy za chwilę, będzie wiążąca. Nie, jest czytelna, wygrał na pewno zawodnik z Dybnika. Tutaj sama końcówka, powiedzmy, Schmidta, gdzie się zgubił tam w Czylinach i tam no, zainkasował parę ciosków. Tu jest pan redaktor z naszej gazety, z naszej stacji, by chciał porozmawiać. Dobrze. Później czy teraz? Teraz? Jeszcze parę chwil i poznamy zwycięzcę tego finału. Dla obydwu to był dzisiaj trzeci pojedynek. Maciejewski troszeczkę miał problemów w półfinale. W półfinale wygrał walkowerem, ale w pierwszym pojedynku stosunkiem głosów 2 do 1 zwyciężył Kucharewicza z boksingu Sokółka. Natomiast Schmidt wszystkie walki wygrywał jednogłośnie. Daniel Maciejewski 2 do 1. No powiem szczerze, troszeczkę zaskoczony jestem tym werdyktem. A sędziowie może byli bliżej. Dekoracja medalistów, miejsce pierwsze. Dawid Maciejewski, start Grudziądz. Miejsce drugie Fabian Schmidt. RMKS Rybnik. A miejsca trzecie zdobywają Tuchewicz z Gwardii Szczytno oraz Olszewski z Buchniarza Kalisz. Zawodnicy chyba wcześniej wyjechali. Walka numer 5 przesunięta ze względu na drugi finał ekipy Białorusinów. Andreas Szklanik w kategorii 80 kg wystąpi w narożniku czerwonym. Jego rywalem jest Dawid Seńko, klub Skorpion Szczecin. Sędzia ringowy tego pojedynku pan
Łukasz Cieślak. Bardzo ładny krzyżowy na wejściu reprezentanta Skorpiona. Obydwaj smukli, wysocy zawodnicy. Zdecydowanym interwencją zwrócił uwagę Białorusinowi. Ta ręka naprawdę i Białorusina bardzo ochoczo. Oh!
drugiego starcia. Pierwsza runda na pewno lepsza w wykonaniu reprezentanta Skorpiona Szczecin. Drugiej na pewno chęci bardzo dużo, niemniej jednak troszeczkę te akcje były takie na oślep, popularnie mówiąc, robione i Białorusin sprytnie blokował te ciosy kontrujące, które Sejmko po prostu przyjmował. Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Mirosław Groźlo. Witam serdecznie. Panie prezesie, 30 turniej, który to już w wykonaniu pod pańską batutą? Pod moją batutą już to już piąty turniej. Piąty turniej. No. I myślę, jestem piąty rok prezesem i piąty turniej robię. Myślę, że chyba najwięcej pracy. Tak, ten turniej najwięcej pracy mnie kosztuje i kosztował i będzie kosztował to uporządkowanie po tym turnieju i rozliczenie tego wszystkiego, ponieważ startuje 107 zawodników z 43 klubów z całej Polski oraz dwie drużyny zagraniczne z Litwy i Białorusi. Jest to rekordowa ilość, jeżeli chodzi o uczestnictwo zawodników. 107 to... Do tej pory chyba nie było więcej zawodników, jeżeli chodzi o srebrną łódkę. Tak, o srebrną łódkę. I z tej mojej wiedzy też tak wnioskuję, że nawet dla tej kategorii wiekowej, no nie przypominam sobie takiego turnieju w Polsce, żeby było dla tej kategorii wiekowej taka obsada osobowa. Także jest to no, dla nas powód do chwały i po prostu no, fajnie, że tyle osób chciało odwiedzić Łódź i zaboksować w tym turnieju. No i o to chodzi. I o to chodzi. Nie no, jest to na pewno turniej już z wielką renomą i no 30 to tutaj nie trzeba nikogo zachęcać. Każdy chętnie przyjeżdża. Niemniej jednak ten turniej jest specyficzny. Jest to taki pierwszy krok do powiedzmy jakiejś nowej myśli w polskim boksie. Postawienia na młodzież. Właśnie tą młodzież, może nieładnie powiem, najmłodszą i żeby cyklicznie to szło do przodu i chodzi o jak największą ilość zdolnych, młodych chłopców, no zająć się szkoleniem centralnym i odbudowywać ten polski boks amatorski. Ja myślę, że tutaj o to chodziło również i Zbyszkowi Raubo i przede wszystkim sobie jako organizatorowi tego. Tak, na pewno to jest święte słowa i święta racja i tak to jest i tak to należy odbierać i w tym kierunku będzie ten turniej szedł i to będzie na pewno tak właśnie w tym kierunku realizowane, żeby tych młodych chłopców właśnie kształtować i żeby tu szlifowali te pierwsze kroki, bo oni mają po 10, 20, 40 walk, to jest już bardzo dużo, także myślę. Aczkolwiek mi przyświeca taka jedna wielka idea tutaj działając na terenie Łodzi, że po prostu żeby był boks w ringu, nie na ulicy. I dlatego to klaruję właśnie młodym ludziom, że jeżeli chcą się sprawdzać, boksować i wykorzystywać swój temperament i te wszystkie rzeczy, żeby boksowali w klubach, w ringach, a nie bili ludzi na ulicach i żeby to no, właśnie pewno, temu służyło. Tutaj o to przede wszystkim chodzi. Wiadoma sprawa, młodzi ludzie dzisiaj mają różne pomysły, a jedna
jednak ta obecność na sali robi dobrą pracę i również z dobrymi efektami. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko przedstawić medalistów w kategorii 80 kg. Mirku, na momencik, przepraszam. Miejsce pierwsze Senko, Skorpion Szczecin. Miejsce drugie Szklanik, Białoruś. Miejsca trzecie Jesielowski, Osir, Suwałki i Sotowicz. Czempion Nowy Dwór Mazowiecki. Marta, weź tam tą jedną nagrodę, tą czerwoną, tą torbę i daj tam, co ma pierwsze miejsce. Raz, szybko podbieg. Siłę polskiego boksu amatorskiego właśnie od tych najmłodszych roczników i prawidłowo ich szkolić i no, prawidłowo się nimi opiekować przede wszystkim. Tak, wszystko co zrobimy dla tych młodych ludzi to na pewno nam będzie procentować kiedyś, no tylko żeby jeszcze to później poszło w różnych, w dobrym kierunku i żeby ta młodzież po prostu no, szła w tym kierunku i trenowała, bo przeszkód jest multą poprzez słabsze wyniki w nauce, poprzez kosztowne badania lekarskie i etc., etc. I to wszystkie, przez te wszystkie bolączki trzeba przebrnąć z tymi młodymi chłopcami też. No popularnie mówią, trzeba dobrze ruszać głową. Tak jest. Tak. Mirku, nie będę cię zatrzymywał dłużej, myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, ale widzę, że już zaczyna się denerwować, bo no... Bo jeszcze mam... Czuwa. Pewne rzeczy już mi się tu nasuwają. Dziękuję, na razie. No na razie, do usłyszenia. A przed nami kolejny finał. Waga 54 kg. Michał Kozłowski, Osir Suwałki, narożnik czerwony, oraz Kamil Daćko, Nowi Polnica, narożnik niebieski. Sędzią ringowym tego pojedynku jest Kazimierz Piruk, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski, również bardzo znana postać w świadku sędziowskim Polskiego Związku Bokserskiego, sędzia klasy związkowej. No tutaj teraz zdecydowana reprymenda dla reprezentanta Nowi Polnica, który po komendzie stop wyprowadził prawy sierpowy, kiedy Kozłowski ręce miał opuszczone, tym razem bez ostrzeżenia się obeszło, ale ta uwaga myślę równie dobrze poskutkowała, jakby i pan Kazimierz udzielił tutaj ostrzeżenia reprezentantowi Polnicy. Koniec pierwszej bardzo wyrównanej rundy. Kozłowski myślę tutaj, chociaż troszeczkę niższym zawodnikiem jest, bardzo ładnie, wysoko trzymający szczelną gardę, wyprowadza ciosy proste i kilka razy bardzo ładnie trafił swojego rywala. Zawodnikiem takim bardziej żywiołowym w ringu na pewno jest Daćko.
ale te jego szerokie ciosy właśnie nie znajdują celu i trafiają troszeczkę albo zbyt późno. Reprezentant Osiru Suwałki zdąży się zasłonić, ewentualnie trzyma tą szczelną gardę wysoko. Prawa rączka bardzo ładnie tutaj wysoko uniesiona w wykonaniu Kozłowskiego. No są to nawyki na pewno. Teraz bardzo szeroki, prawy sierpowy, dać go. Uderzył nasadą. Ryszard Dzioba, numer butów, szybko nie wpisał, numer butów i dresy, SM albo M. No w tej drugiej rundzie tutaj Daćko numer buta i dresy zaczyna przełamywać troszeczkę swojego rywala zdecydowanymi i silnymi atakami, ale teraz piękny, prawy, prosty w wykonaniu Michała Kozłowskiego. A widzę, że bardzo, bardzo przyglądasz się i zainteresowanie patrzysz na te akcje i z jednej i z drugiej strony, co? I martwi mnie jedno u naszych zawodników, że po pięknie zadanych dwóch, trzech ciosach pięknie przyjmują właśnie. I to jest, a ja powtarzam, że każdy cios przyjęty może być ostatni, nie? I gdzieś jakby ci zawodnicy zapomnieli, że jest jeszcze coś takiego jak podgarda, żeby ręce wrócili do głowy. Szczególnie tutaj Daćko bryluje, powiedzmy, zadaje ciosy bardzo silne, ale góra cała odsłonięta i Kozłowski to skrzętnie wykorzystuje i też tam lokuje te ciosy. Niemniej jednak ta druga runda bardzo... I mimo wielkich ambicji obydwu zawodników, nie? Nie jest to jeszcze poziom na Mistrzostwa Europy. Dokładnie. Bo tam półka przeciwników wyraźnie się podnosi, nie? I takie opóźnienie, takie, czy to się bierze z lekceważenia, czy z braku siły, nieważne, nie? Jednak te ręce spadają. I ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ci chłopcy... Wystarczy... No na ringu europejskim to kosztuje takie opuszczenie. Tak. Ale to dotyczy w tym przypadku i jednego, i drugiego zawodnika. Tu ładnie zada, ładnie przyjmie. Nie? Niemalże z biodra zadaje te ciosy, co prawda bardzo silne, ale
Bardzo ale widoczne. Ale to jednak to, co mówiłeś, że ta obrona jest równie bardzo ważna i tutaj troszeczkę brakuje. A tu jakby zapomnieli ci zawodnicy, tak. Nie? Koniec pojedynku. Ciekawy jestem werdyktu. Ja w Łodziu po jednym z werdyktów przestaję typować. Tak, nie, bo... Myślimy tutaj chyba o walce Schmidta. I komu to było potrzebne? Tak. To też malutki niesmak miałem. Bo... Tak, bo... Bo raczej no, bardzo prosta walka do punktowania, a się okazało, że nie dla wszystkich. A z drugiej strony nie po to tutaj jestem z tobą, żeby krytykować jakieś... Nie, absolutnie jestem daleko od tego i... Także poczekamy na werdykt. Tak. Waga 54 kg, grupa A, Kamil Daćko, miejsce pierwsze, klub Nowi Polnica. Miejsce drugie, Michał Kostecki, Oczyszczowałki. I co trzeba zauważyć, młody klub, młody trener, to już mówiliśmy właśnie. Mała miejscina. I ta praca naprawdę się kręci. Młodzieżą, tak. Miejsce aczkolwiek się... Legia Warszawa bazowała tylko na zawodnikach bardzo małych klubów. Miejsca trzecie zdobywają Piejek, Sparta Złotów oraz... Też taki miły akcent, że docenia się te ekipy, które przyjeżdżają. Dokładnie szanuje tak. Dokładnie naprawdę tak. Tak niewiele, a jak wiele. Tak niewiele, a tak fajnie smakuje, prawda? No. Nie, trzeba tutaj przyznać, że naprawdę organizacyjnie ten 30 jubileuszowy jest dopięty do ostatniego guzika. Piękne nagrody, piękne, prawda, medale. No to się liczy i to się podoba na pewno.
Tak, ale jakby to powiedzieć... W Polsce pod względem organizacji imprez sportowych to naprawdę my potrafimy, my niczym nie ustępujemy wielkiemu światu, nie? Tylko gdzieś to się później rozmywa, nie? Ja naprawdę jestem dumny z tego, że skrzyknąłem, Łódź zrobiła, ja tu jestem. A ktoś tam mówi, zrobiliśmy, nie? Wyszedł dzięki tobie. Nie dzięki mnie, bo gdyby właśnie ci wspaniali działacze, to by nic nie było, bo trzeba było ten turniej przenieść z pierwszych dni kwietnia na pierwszy dzień maja. Wszystko już było pozałatwiane na tamten termin. Termin przesunięto i super. Ale Zbyszku, wydaje mi się, wystarczy troszkę chcieć i to się samo robi, no? To się samo robi, oczywiście. Oni zrobili, a my się cieszymy, nie? A my się cieszymy, tak. I naprawdę pan, cała grupa tych ludzi. Ale wiesz, ktoś tą iskierkę musi rzucić, żeby powstał pomysł, prawda? I tu jest też bardzo ważny pomysł, realizacja i potem już, no jak to się mówi, dążenie do ja tego szczęścia. Ja pierwszy tego telefon wykonałem w grudniu w tamtym roku. Nie, no ja nie mówię, że to urodziło się wczoraj czy przed. Także to tak, z tym, że od samego początku nawet nie było przez sekundę momentu zawahania. Zawahania, Zbyszek, i jakiegoś odpuszczenia. Tak, trochę się obawialiśmy o mnie, o bazę noclegową, o to czy, ale stanął cały okręg łódzki stanął na wysokości zadania. Bo ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo o kimś zapomnę i ktoś się obrazi, nie? To naprawdę grupa fajnych ludzi fajną imprezę zrobiła. A w ringu drugi finał kategorii wagowej 54 kg. No po prostu trzeba było rozbić grupę, bo było zbyt dużo zawodników. Finał B spotykają się Bartosz Grzeszczak, Legia Warszawa w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach oraz Jarosław Dorociak, Sport Klub Lublin. Sędzia ringowy tego pojedynku pan Wojciech Bednarowicz. Czy to jest, powiedzmy, z przypadku losowanie tej drugiej grupy, czy to jest jakaś słabsza grupa? Nie. Losowanie i... Tak jest. I los tak chciał. W dwóch przypadkach w kategorii 63 kg była grupa A, która miała wytypować kandydata do reprezentacji, bo też było dużo zawodników, a zależy... Ty korowałbyś teraz po tej walce? Tak, bo ty jesteś funkcja wiceprezes Śląskiego Związku Boksowskiego. Włodzimierzu, bo w tej 63 kg była naprawdę, jest to bardzo równa kategoria wagowa i tu chciałem, żeby ta piątka najlepszych wyłoniła z siebie kandydata. Co prawda kategoria, ta druga grupa 60 kg jest trochę poszkodowana, bo nie mogła rywalizować z tymi najlepszymi. A z drugiej strony mi nie były potrzebne walki, żeby Giermark boksował z zawodnikiem, który nie ma żadnej walki, bo to ani jednemu, ani drugiemu to nie daje. Właśnie. No. I to, dla Giermaka żadna korzyść, a szkoda dlatego, co z Giermakiem boksował tak. I ze względu szkoleniowe... To zbudanie, czy samo na przodu? Bo na pewno w tej piątce to już są tacy wyselekcjonowani zawodnicy i... No powiedzmy, i Erik Giermak to mistrz Europy uczni aktualny z tamtego roku z Groznego. No, mam prawo od niego oczekiwać lepszej postawy niż od każdego innego. Dokładnie.
No, obserwujemy tutaj taką typową walkę, prawda? Jeszcze nie za dużo umiejących zawodników, no ale na pewno przyjechali po to, żeby nabyć tutaj jakiegoś doświadczenia i żeby sobie podnieść swoje... Ale Dorociak też już wygrał dwa pojedynki, także... No tutaj może troszkę powspominamy, Zbyszku, wiemy, że srebrna łódka to może, można by nazwać, jest takie dziecko złotej łódki. Na pewno promotorem i inicjatorem tego był patron tego turnieju, pan Ambroziewicz. I ty jako zawodnik, powiedzmy, startowałeś? Nie miałem złotej, okazji. Złotej łódce? Nie miałem okazji. Bo tutaj była to impreza seniorska typowa. Tak. Naprawdę poziom ekstra, można powiedzieć, bo mistrzowie Europy, tutaj rzucę może nazwiskiem Musiwirta, zwyciężał w złotej łódce w tej właśnie seniorskiej dyscyplinie, wiele, wiele innych naprawdę znanych nazwisk i był to światowy poziom boksu wtedy. No, ale w Łodziu, jeżeli sięgniemy pamięcią, to i czarne diamenty były imprezą. Inaczej wyglądały, tak. Imprezą najwyższej rangi światowej. Dokładnie. No ale wtedy chętnie do Polski przyjeżdżano. Poziom sportowy z tej najwyższej półki na ale pewno. Ja powiem tak, Głodziu, że myśmy startowali na wszystkich najlepszych turniejach świata. Dokładnie. Bo startowaliśmy regularnie. Ja akurat nie miałem tego szczęścia, ale regularnie startowaliśmy w latach 70-tych, 80-tych na turnieju Króla w Bangkoku. Startowaliśmy na turnieju z Transata, startowaliśmy na turnieju TSC, na turnieju w Ostrawie, na turnieju w Ustki nad Łabą, na turnieju Tulipanów w Holandii, na turnieju Akropolu w Grecji. No, naprawdę świetne, świetne imprezy i wysoki poziom sportowy. Turniej, bardzo dobry turniej. I Izmirze swego czasu był seniorski, który do dzisiaj jest. I jakby to powiedzieć, i do nas na nasze turnieje, czy weźmy sam turniej Stama. Mam nadzieję, że będzie całe życie turniejem seniorskim. I gdzie, o ile w tym roku był może słabszy poziom, bo się zgrało to z turniejem Ustki nad Łabą, ale na nasze turnieje przyjeżdżali najlepsi, a z drugiej strony polscy reprezentanci Średnicki, Błażyński, Rubicki, Gajda, Serba, Gajda, Serba, Koszenowski, Skrzecz, przepraszam, kogo nie wymieniłem. Gołota. Tak. Gołota to już jest moje pokolenie później, nie? Tak, ale tak. Za mój czas. Myśmy startowali wszędzie i do nas wszyscy przyjeżdżali. Tutaj, no szczególnie te imprezy przed naprawdę zawodami najwyższej rangi, Mistrzostwa Świata, Olimpiady, to był ten egzamin w zasadzie taki już końcowy, no. Jeżeli chodzi o turniej Sztama. Nawet był kiedyś kwalifikacją do olimpijską. No, nie wiem, w tej chwili nie jest, ale to no, trzeba wspomnieć i powiedzieć. No tu, tak, ale to turniej kwalifikacyjny jest to impreza kalendarzowa chyba i każde państwo co olimpiada ma inne. To nie jest tak, że ma jeden patent. Myśmy na turniej u nas był, teraz kolejna inny. To się nie można się obrażać, że nie ma. No ale mieć nadzieję, że wróci. Będzie ciężko, chętnych do organizacji jest 40 państw w Europie. Dokładnie, ale tutaj jeszcze ja myślę, że samo miejsce musi być poparte wynikami danej reprezentacji i to... Nie, niekoniecznie, bo
miejsce z tradycjami nie zawsze daje gwarancję dobrego wyniku. Ale tak jak w tym roku jest Turcja, wcześniej był w Azerbejdżanie, za 4 lata to kwalifikacje będą na pewno w innym państwie. No na pewno to się łączy też z władzami w AIB-ie, gdzie zasiadają osoby decydujące z jakiego kraju. Jak najbardziej. I to nie żarujmy się, bo bez tego ani ruszy. Ktoś to musi zrobić. Ktoś musi zgłosić kandydaturę i ktoś ją musi poprzeć. Ktoś musi poprzeć. Tak. Oczywiście w demokratycznym głosowaniu, prawda? Łodziu, nieobecni nie mają racji bytu. Absolutnie, absolutnie. No troszeczkę powspominaliśmy, skoncentrujmy się nad werdyktem. 54 kg, grupa B. Przypominam, spotkali się Grzeszczak Legia Warszawa oraz Dororciak Sport Klub Lublin. I uważam, że w tym przypadku dobrze rozlosowałem, dobrze rozstawiłem i jeden z tych zawodników, którzy na dzisiaj niby są słabsi, to zwycięstwo poprowadzi go do dalszej motywacji. Niech będzie większa motywacja. Zwycięzcą Sport Klub Lublin. Finał wagi 57 kg, grupa A. Maksymilian Gibadło, ring Sanok, narożnik czerwony, Bartosz Górniak, BS Gorzów Wielkopolski, narożnik niebieski. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Sławomir Milczarek. W tej wadze również musiano uciec się do dwóch grup, grupy A i grupy B, po prostu było zgłoszonych do turnieju 13 zawodników. W grupie A wystąpiło 8, a w grupie B 5.
Maksymilian Gibadło, klub Ring Sanok, urodzony jest w 1996 roku. Toczy dzisiaj swój 26 pojedynek. Jego rywalem jest BS Gorzów Wielkopolski, który jest urodzony również w 1996 roku, a toczy dzisiaj swój 36 pojedynek. Na Zbyszku tutaj też mamy dwie grupy. To jest ta grupa, która... Pierwsza grupa, Bartek Górniak i Gibadło. Maksymilian boksował w meczu Polska Włochy, co prawda przegrał, a Górniak to też już jest taka sprawdzona firma i jeden z tych dwóch ma 60% pojedzie na mistrzostwa. Może myśleć o mistrzostwach. Tak. Tu są dwie grupy podzielone i... Obydwa i tutaj naprawdę świetne warunki fizyczne i Gibadło i Górniak. Tutaj troszeczkę Gibadło się zgubił w tym narożniku. Ja powiem tak, przed walką 50-50 jako trener nie faworyzowałem ani nikogo. Bo jeden i drugi wygrał po dwie walki na tym turnieju i prezentują się poprawnie, nie? Ale... Piękny teraz te ciosy na dół Górniaka. I jakby Max przestawał wierzyć w to, że może wygrać. Bo puścił, zrobił największy błąd, puścił Górniaka na siebie. Tak. A Max jednak zdecydowanie lepiej się prezentuje w ataku niż w obronie. Kolejne ciosy Górniaka. Bardzo mocne i celne. I co można zauważyć? Jeden i drugi naprawdę ambitny, nie odpuszcza, wiedzą o co walczą. I ta presja... Paraliżowała? Nie, nie sparaliżowała. Bo tą drugą rundę miał... Jakby Max odpuszczał. W naszych rozmowach właśnie poruszamy ten temat tego ciągu, tej złości sportowej wśród zawodników i dosyć często masz właśnie pretensje o to, że no, ta złość gdzieś czasami ucieka po prostu i to jest tym języczkiem uwagi, że nie zdobywa się tych najwyższych szczytów. Tutaj takim żywym przykładem jest w tej chwili Gibadło, gdzie on wie, że walczy o mistrzostwa Europy. Bartek jak też. I jakby Max tą rundę albo nie bierze, a naprawdę zdobywca Pucharu Polski, dobry zawodnik. No tutaj Górniak naprawdę wrażenie... postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Wydaje mi się, a Max sprawia wrażenie grzecznego dzieciaka. Tutaj, prawda? Tak. Technika na pewno
po stronie ich badły, ale tutaj to, ta wiara i to przełamanie jest więcej po stronie górniaka. Zdecydowanie. No piękna lewa prosta, aż szarpnęło głową górniaka w wykonaniu Gibadły, ale to troszeczkę miękko i mało. Tak, taki grzeczny, sprawia wrażenie grzecznego chłopca. Kolejny piękny lewy, ale jak górniak przyciska, Max się gubi, nie? To Max się godzi z tym. Tak, tak. Tu widać, że naprawdę Bartek chce jechać na Mistrzostwa Europy. No i widzę, że przekonujecie swoją postawą w ringu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Cały czas atakuje. Max zrobi błąd, że nie boksuje swoją lewą ręką i nie kontruje. Walkę mamy już za sobą i tutaj dalej finał wagi 57, chyba najlepszy, jeżeli chodzi o... Dotychczas na tym półmetku najładniejsza walka i padło górniak. Grupa B, wagi 60 kg. Spotykają się Przemysław Stefaniak, Korona Wałcz, narożnik czerwony, i Dariusz Ziemczyk, Skorpion Szczecin, narożnik niebieski. Czy ta para tobie jest znana bliżej, czy to jest, powiedzmy... Darek Ziemczyk to zdobywca Pucharu Polski, aktualny, i jest tu zdecydowanym faworytem. Rozumiem. Zerknijmy. Ale jest licz. Sędzia popełnił błąd, pan Sławek, bo powinien liczyć zawodnika z Wałcza. Kolejna prawa. O Stefaniak urodzony jest w 1996 roku, 27 pojedynków, 4 przegrane, 3 remisy. Myślę, że bilans nie najgorszy i tutaj, tak jak mówisz, zdobywca Pucharu Polski. Darek Ziemczyk. Ziemczyk. A Ziemczyk, tak, tak, tak. Poraz. Kolejna piękna kontra. Tutaj Ziemczyka nie mam rekordu, ale... Sama powiedzmy jego sylwetka i tak dalej, no... Bije tutaj pewność, jeżeli chodzi o postawę reprezentanta ze Szczecina. I po pierwszej rundzie chyba tutaj... Wszystko jasne. Wszystko jasne, dokładnie. Dokładnie tak to Darek można kontroluje określić. Pojedynek. Darek kontroluje pojedynek. A Jakimowicz nie ma pomysłu. Patrząc tutaj na te dwie grupy 60 kg, widzisz jakieś miejsce w tej szóstce, która się uda na... Oczywiście. Myślimy o grupie B? Tak, tak. O grupie B. Bo to grupa A, grupa B to jest nazwa taka sobie, która a nie... musiała być po prostu. Jakoś to, mogliśmy to nazwać 1, 2, a na losowaniu zrobiliśmy tak wyszło, B i A. Tak wyszło, nie? Tak. I kandydat z tego finału jest kandydatem do reprezentacji. Zawodnik.
kolejna bardzo ładna lewa. I taka, prawda, z pół kroczku i wskoczenie tym lewym. Naprawdę świetne. Ja tutaj naprawdę się dopatruję bardzo takiej inteligentnej postawy Ziemczyka w tym pojedynku. I można by powiedzieć, nie wychyla się za dużo, kontroluje ile trzeba, tyle włoży w odpowiednim momencie. No tak, przeciwnik nie ułomek też potrafi boksować. I... Dokładnie, dokładnie tutaj to mam na myśli, że i to jest ten bardzo przemyślana taktyka. I porównując te dwa, dwa finały, to tak... Tak samo, nie? Że... Tak jak w wadze 57. Tak jest. Kolejna kontra. Ziemczyk toczy trzeci pojedynek, a jak mówisz drugi. Ziemczyk... Trzeci pojedynek toczy. Tak, tak. Ziemczyk toczy trzeci pojedynek. Stefaniak drugi. No tutaj zerkając do drabinek, Ziemczyk w pierwszym pojedynku z Ogorowickim z Białorusi. Zwycięstwo 2-1. Widziałeś ten pojedynek? Widziałem. Ale na temat werdyktu... Nie dyskutujemy. Ja tylko sam pojedynek zadowolił cię i jak najbardziej. Zdecydowanie przeciwnik z Białorusi był naprawdę wymagający. Teraz taka przypadkowa lewa wskoczyła. No Stefaniak w tej trzeciej rundzie trzeba przyznać, tutaj postawił się i bardzo wyrównana ta runda jest. Naprawdę należy podkreślić bardzo ambitną postawę tutaj reprezentanta Korony Wałcz. Niemniej jednak myślę, że tutaj w przekroju pierwszych dwóch rund tu jest sprawa jasna. Zdecydowanie pierwszą rundę bardzo wyraźnie wygrał Darek.
Stefaniak w pojedynku półfinałowym pokonał Szkatułę ze Śląskiego Związku Bokserskiego. Jest tu zawodnik Concord i Knurów. Jednogłośnie na punkty. No, stoczyło jedną walkę mniej. Może tutaj miało to jakieś odbicie, ale raczej nie, nie powinno... Podejrzewam, że Darek wysoko prowadził po dwóch rundach. I troszeczkę... Można bo powiedzieć, na pewno był zdecydowanie lepszym zawodnikiem po dwóch rundach. Nie, tutaj nie ma żadnego... Nie powinno być. Jednogłośne zwycięstwo reprezentanta Skorpiona Szczecin. Dariusza Ziemczyka. I oczywiście złoty medal w kategorii 60 kg. I tu mogę Włodziu powiedzieć, że jest to drugi reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy. Po Bartoszu Górniaku, Darek Ziemczyk jest kolejny. To jeszcze mamy cztery wakaty. Tak. Jeszcze cztery wakaty. Mówisz, że góra będzie decydować, czy... No Państwo tego może nie widzieli, ale kiwnięcie takie... Zostało nam jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pojedynków. 7 pojedynków i 4 miejsca. 4 miejsca. A pojedynków się już odbyło 11 i dopiero 2. Ale mam zaznaczone jeszcze nazwiska. Darek. To co, jedziemy? Można powiedzieć, kategoria 60 kg załatwiona. Tak. Miejsca rozdzielone. Tak. Medale odebrane, uściski też, pora na 63 kg. I tutaj, jakie tutaj? Łodziu, no i teraz. Ale ta waga jest też brana? Jak każda jedna, czy z jakimś takim lekkim plusikiem? Jeżeli ci powiem, że Dawid Ławicki, piąty zawodnik mistrzostw Europy kadetów, i Erik German, mistrz Europy później. To wszystko na ten temat. Dziękuję. No, zwycięzca tutaj jedzie na mistrzostwa Europy. Jeżeli bym nie wziął na mistrzostwa Europy zwycięzcy w tej kategorii wagowej, to proszę nie mówić do mnie Rambo. Nie, to nie, jest. Ale to... Oni walczą o bilet na samolot. Czy to jest ich pierwszy pojedynek, czy oni... Tak. Skupiamy się i oglądamy na pewno bardzo ciekawy pojedynek. Przypominam, grupa A, waga 63 kg, Dawid Ławicki, boks Poznań, narożnik czerwony, Erik Giermak, Karta Holna, narożnik niebieski. Zaczęła się wojna. I tutaj nikomu łatwo nie będzie, nawet sędziemu. Niemniej jednak pan Wojciech Bednarowicz na pewno stara się, mówiąc popularnie, poukładać. Ja powiem tak, Dawid jak chce wygrać, nie może się cofnąć. Nie może, dokładnie o to chodzi. Teraz piękny sierpą.
stało się. Zwycięzca jedzie na mistrzostwa Europy. Piękna, piękna runda w wykonaniu Giermaka, to trzeba przyznać. Wielki wojownik. I tutaj jak najbardziej ta runda na 100% zdecydowanie dla powiem może trochę nie, powiem trochę może niegrzecznie. Tu się już nic nie zmieni. No znasz na pewno doskonale obydwu zawodników i tutaj Giermak już tego nie wypuści chyba z ręki, bo mu nie wolno po prostu i tyle. A jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o jego boksy, to Erik Giermak urodzony w 1997 roku, szanowni państwo, to jest pierwszy rok kadeta. Ale jest aktualny. 21. Wszystkie zwycięskie. Ale jest aktualnym mistrzem Europy uczniów. Uczniów? Tak. Mistrz Europy w tamtym roku 14-latków. Przeszkadzać w oglądaniu tego naprawdę super pojedynku, można powiedzieć jak do tej pory. I tutaj szczególnie postawa Giermaka. Widzę, że trener Raubo rośnie na naszym stanowisku komentatorskim, ale tylko Zbyszku wydaje mi się cieszyć się z takich boksów, można powiedzieć. Walka górniaka. Badłem i ta walka zdobą każdego turnieju tej grupy wiekowej na całym świecie. To dokładnie. Nie można mówić, że jest źle, skoro mamy takie pojedynki. Nie, no to... Także Bodziu, od początku było powiedziane, zwycięzca tej kategorii jedzie na mistrzostwa Europy. Tak samo jak i w wadze 57 kg. Tak jest. I przejdzie. A sam obserwujesz, to widzisz, że jednak chyba mam rację. Na 100%.
podkreślić też naprawdę bardzo dobrą postawę sędziego ringowego, bardzo doświadczony sędzia. Te wejścia, jak to się mówi, w samą dychę można powiedzieć. To pierwsze liczenie, oczywiście tam to pierwsze liczenie w szczególności nie było nawet widać tego ciosu, a po momencie zawodnik... Ale już sędzia zareagował. Ale już było dwa. Już było dwa. Zanim on poleciał na materię, no. Prawda? I to, co mówiliśmy wcześniej, że tutaj na tą walkę bardzo ważna jest postawa między innymi sędziego ringowego w tym pojedynku. Tak, proszę Państwa, mamy już 3 miejsca na Mistrzostwa Europy zajęte. Czekamy jeszcze na 3. Ci czekają. Wielkie brawa za występ i reprezentanta Boksu Poznań Dawida Ławickiego, jak w szczególności Eryka Jermaka z Gardyłami. Może w takim króciutkim komentarzu nie wolno tracić takich talentów, jeżeli oni się pojawiają. I to ja niech powiem będzie. Ja powiem tak, Włodziu, nie wiem, czy wiesz, ale Artura Zbirkę to ja znalazłem w zawodzie. Czarka Samelkę to ja znalazłem na olimpiadzie. Jeżdżącego Pawła Polskiego, tamtym roku znalazłem. Mazika znalazłem 7 lat temu. Marcina Cibego znalazłem. To były moje. I taką dobrą sprawę to nikt nie pracuje. Bo szpili też nie ma. Ale z tej szkoły tutaj wydaje mi się, no, że to jest łatwe do odgadnięcia. Przychodzi okres młodości, przychodzi okres dojrzałości i tutaj ten moment jest najważniejszą sprawą w dalszej karierze naprawdę wielkich, wielkich talentów. I tutaj wszystko należy zrobić przez Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego, chcąc oczywiście przywrócić tę świetność temu amatorskiemu boksowi. Ale od tego nie jest Zarząd Polskiego Boksu. Bo od tego jest system państwowy. To państwo powinno wziąć opiekę nad młodzieżą uzdolnioną. I polskie związki wykonują jakąś małą część roboty. Polskie związki są finansowane przez państwo. I to państwo powinno wziąć pod opiekę, a nie same związki. Bo związki nie są od utrzymywania dzieci, tylko od tego jest państwo. Daleko od tego, żeby państwo. Polski rząd, nie. No, bo polski rząd ponosi winę. Nie ma możliwości finansowej. Tak, ja uważam, i jest naprawdę chore jakieś punktowanie i tak dalej, a nie inwestowanie w zdolną młodzież, tylko liczyć wszystko, jak to się mówi, na papierze, rachunkowość i tak dalej. I to jest pogrzebane w tym wszystkim. Jeżeli w naszym, no w Polsce, szuka się oszczędności na dzieci młodzieży i to w każdej dziedzinie na oszczędności się szuka na chorych, nie? No to chyba ja gdzieś tu nie tak mamy tych, nie ci są tymi szukacielami, co mają szukać, no. Dlatego ja mówię, no musi być... Bo ja nie wierzę w to, żeby to było ryzyko. Jeżeli jest taki, powiedzmy, Germak, jest taki jeden, drugi, trzeci zawodnik, no to naprawdę dajmy mu szansę,
aby jego talent odpowiednio rozwinąć, a to nam się wzróci. Ale jeden Giermak bez takiego Damiana, Dawida Ławickiego nic nie zrobi. Dlatego ja strzeliłem przykładem takim naprawdę dosadnym. Nie można się wziąć tylko otoczyć opieką jednego mistrza, a wszystkich zostawić. Nie. Na dole mają być 5-10 razy większe fundusze, a nie tylko na tych mistrzów. Nie? Bo u nas się finansuje samą górę, a o dole się zapomina. I taki Eryk Giermak. Bo wiadomo, chcemy wyjść na szczyt, ale nie mamy warunków ku temu. Nie drabiny mamy... wszystkie są pozabierane, żeby wyjść na strych. I no jak wyjść? Jeszcze raz powiem, to jest wina rządu, że polski sport siada, jest finansowany nie takie jak powinno być. Ja mówię, podstawą na pewno w szkoleniu są kluby. Jeżeli w klubach będą te możliwości salowe, treningowe, sprzętowe, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Ja powiem to tak. To potem Zbigniew Raubo zabiera, powiedzmy, na kadrę i szlifuje to. I szlifuje to, obrabia jeszcze, usuwa jakieś defekty w ich poprawkach, gdzie potrzebne są niezbędne sprawy do wystąpienia na Mistrzostwach Europy, świata i tak dalej. Ja powiem, Bodziu, tak, że rząd niemiecki daje 3% swojego budżetu na sport. Swojego budżetu. W Polsce 0,25% polskiego budżetu idzie na sport. Czyli Niemcy na dzień dobry mają 10-15 razy więcej niż my mamy. Nie no, dlatego tutaj no z przykrością trzeba stwierdzić. Zakłady pracy nie finansują. Kluby wojsko zlikwidowano. Jeszcze trochę to nas będzie broniła armia amerykańska, bo polskich żołnierzy nie będzie. Do tego dochodzi. Zbliżamy się już do tego, że kontyngent amerykański będzie nas pilnował. Co prawda nie jesteśmy tak bogaci jak Kubej, ale jakoś tam może sobie poradzą. Ja przepraszam za takie porównania, ale... Ale wojsko się zlikwidowało, policja się zlikwidowała, zakłady pracy się polikwidowały. To z drugiej strony, to skąd te pieniądze na młodzież, gdzie te wszystkie kluby kiedyś były utrzymywane na samym dole w zakładach pracy, a dzisiaj nie ma. Bo dzisiaj właściciel zakładu pracy ma gdzieś jakichś tam dzieciaków biednych, biegających po boisku, czy pamiętających się po sali, po bramach musi ogrzać, musi... utrzymywać, to po co mu to, nie? Ale myślę, że prywatyzacja, wiesz, jest postrzegana, powiedzmy, w inny sposób w tych krajach naprawdę lepiej stojących od Polski. Bo no, tutaj dałeś przykład z Niemiec. Wiesz, tam też nikt nikomu za darmo nie daje, niemniej jednak, a jednak te pieniążki się znajdują. A 3% budżetu państwa idzie na sport. To jest masa pieniędzy. To jest potworne pieniądze. A u nas tego nie ma. U nas na wszystkim się oszczędza, najbardziej na sporcie i na chorych, no. Tu mamy kolejny finał, to jest druga kategoria wagowa. Druga grupa B. Patryk Topczewski, Krystal Białystok w czerwonym stroju oraz Sebastian Kącek, Śląski Związek Bokserski. I chyba nikt nie będzie miał pretensji do mnie, że tak rozdzieliłem tą grupę, bo finał tamtej grupy był taki, jaki widzieliśmy. Rozdzieliłeś w ten sposób, żeby uzyskać odpowiedź. Tak. Bo dalej by była niewiadoma, czy to, czy to. I tutaj nie można zarzucić tym zawodnikom, bo powiedzmy, tutaj, po tej pierwszej rundzie, ale, no, powiedzmy sobie szczerze, że tamta dwójka to już jest wysoka szkoła jazdy. Powiedzmy, mam taką cichą satysfakcję, że to, co zrobiłem, jednak się sprawdza. Że się sprawdziło i to tutaj nie można mieć żadnego jakiegoś... Tym bardziej, że termin, mówiąc popularnie, nagli, Mistrzostw Europy
Nie. Nie, Srebrna Łódka jest dokładnie w tym samym terminie, gdzie przez kilka lat była Olimpiada Młodzieży. Specjalnie to po to zrobiłem. Mam do Mistrzostw Europy całe półtora miesiąca. Półtora miesiąca. To jest bardzo dużo w Łodzi. To nie jest tak. I zawodnicy, którzy pojadą, wiedzą, trenerzy wiedzą, wszyscy wiedzą, co mają robić, jak mają robić. Z drugiej strony ja nie jestem od uczenia trenerów. Trenerzy Zemy znam wszystkich, osobiście na telefony rozmawiamy, wiedzą, co mają robić. I ja w Wiśle na 10 dni sprowadzam chłopaków, daję im jakiś ślip, motywuję bardziej do pracy. Ubieramy się w Grzesy Polska i jedziemy do Sofii na Mistrzostwa Europy. No. I ważne jest to, żeby tam pojechali ci naprawdę najlepsi z tej setki. I to po to tu jest. No ale tutaj poruszyłeś temat ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Był termin, powiedzmy, majowy. Zmieniono termin na lipiec. No akurat nie w samym środku wakacji, omalże, ten termin. Ale wróćmy w Łodziu do historii. Tak. Wszystkie imprezy, wszystkie spartakiady olimpiady młodzieży za dobrych czasów, no może źle się wychyliłem, odbywały się w wakacje. Dlaczego w wakacje? Wszystkie szkoły, wszystkie internaty były wolne. Dzieci nie miały obciążenia, że muszą zdawać egzaminy gimnazjalne. No tutaj, tu ja się zgadzam z tym, absolutnie. I nie ma już teraz podziału na olimpiada letnia, olimpiada halowa. Jest jedna olimpiada młodzieży w Krakowie, Małopolska wzięła. I to jest bardzo, wróciliśmy normalnie po kilku latach przepychanki do normalności. Po co mają zawodnicy, trenerzy i państwo płacić za jakieś hotele, skoro wszystko się będzie odbywało na terenie szkół, na terenie internatu. Internat przy okazji też zarobi na jakiś remont, jakieś pieniądze, bo to wiadomo, że państwo płaci każdej szkole, każdym internatem za wykorzystanie obiektu za to. To jest pomysł nareszcie dobry. Kiedyś nie było Mistrzostw Europy Kadetów, ale znowu po to jest Polski Związek i Zbyszek i inne okręgi, żeby sobie umieli zorganizować eliminację na własnym tak podwórku jak wszystko. Tak. I tutaj mamy przykład między innymi tej Srebrnej Łódki, która termin został wykorzystany do tego, aby tą ekipę na Mistrzostwa Europy spokojnie, elegancko i fajnie przygotować. No. Dokładnie tak. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Zjeżdża się 1000 sportowców, wszyscy się znają, każdy sobie kibicuje i to jest fajne, nie? Że wróciliśmy, bo naprawdę wielu, kiedyś nawet chyba 7 lat temu olimpiada młodzieży była w trakcie egzaminów gimnazjalnych i musieliśmy pisać, ja i z szefem wyszkolenia Duriasem, do Ministerstwa Edukacji, żeby przesunięto egzaminy. Nie przesunięto, no to ministerstwo przesunęło olimpiadę młodzieży. Bo termin był w trakcie egzaminu gimnazjalnych, bo ktoś z Ministerstwa Edukacji nie musi wiedzieć, jaki jest kalendarz polskiego boksu, nie? Zgadza się. Sebastian Kąsek, Śląski Związek Bokserski, RMKS Rybnik. No tak wracając do początkowych walk, tamten werdykt 2-1, tutaj kolejny przykład świetnej pracy, jeżeli chodzi o RMKS Rybnik, gdzie zawodnik naprawdę pokazał się również z dobrej strony i zdecydowanie ten pojedynek wygrał. No myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, że po prostu gdzie się pracuje, gdzie się dogląda, się świętuje. A ja mam satysfakcję, że to Legia Jakimczuk i Boguszowice triumfują. Ale to ty powiedziałeś, ja niczego nie tutaj, bo ale to bo nie, to nie jest, to się samo mówi. To nie jest reklama moich Bogusowic, tylko to jest zawodnik RMKS Rybnik. No ale Zbyszku, ale jest to miłe na pewno. No fajne. Ja z rodzicami Mazika do szkoły chodziłem. No właśnie.
W tej grupie było czterech zawodników, obydwaj dzisiaj stoczyli swój drugi pojedynek. Kąsek w pierwszym pojedynku zwyciężył Dobrzańskiego z Gwardii Warszawa, a Dobrzewski pokonał reprezentanta Sportu Klub Lublin, Puszca. Dzisiaj w bezpośrednim starciu jednogłośne zwycięstwo Sebastiana Kąska, reprezentanta RMKS Rybnik. Reprezentanci kategorii wagowej 66 kg. Narożnik czerwony Dariusz Wilk, RKS Łódź. Narożnik niebieski Sebastian Wilk, Olimp Szczecin. Szczelna, wysoko uniesiona garda. Siedmiu zawodników wystartowało w turnieju Srebrnej Łódki w tej kategorii wagowej. Dariusz Wilk w pierwszym pojedynku zwyciężył Arnista Steigera Łomża jednogłośnie na punkty, a w półfinale pokonał 2-1 Czubkowskiego z klubu Feniks Warszawa. Wiktorzak toczy również dzisiaj swój trzeci pojedynek w ćwierćfinale. Jednogłośnie na punkty pokonał Jakubiego z Niedźwiedzia Kępczyn.
starcia. Bardzo wyrównany pojedynek. Myślę, że tutaj decydującym języczkiem uwagi będzie runda trzecia. Kategoria 66 kg, 7 zawodników. Tutaj bardzo ambitny finał. Niemniej jednak myślę, poziom sportowy troszeczkę. Na atletyk innej kategorii ta waga nie jest brana pod uwagę. Tutaj no, powiem szczerze, dużo do. Są tego oczywiście po finale. Tak. No ale nie można. Widzę źle, bo za pół roku ci wszyscy mogą całkiem inaczej głosować, wszystko jest przed nimi. Zwycięstwo Dariusza Wilka. Toczył swój 22 pojedynek. Wiktorza Korok młodszy toczył dzisiaj
dzisiaj swój 33. pojedynek. Mistrza dekoruje sam prezes Mirosław Rusio. Który przegrał? Tu było 2-1 werdykt, czy nie? Ze mną tak. Ale tu? Też. 2-1. U mnie też było 2-1. Miejsce pierwsze, Dariusz Wilk, miejsce drugie, Sebastian Wichtorzak, a miejsca trzecie zdobywają Raciniewski z Pomorzanina Toruń oraz Czubkowski z Feniksa Warszawa. A w jakim mieście? Jest trzecie. Lewa! Gdzie? Co to jest? Miejsce zamieszkania czy... No, gdzie mieszkasz? Budziszyńska 31. Ale w jakim mieście? A, trzecie. To jest napisane. Przechodzimy do kategorii 70 kg. Finał A. Jonathan. Związek bokserski na Europy? Niebieski. No. Na pewno. Na pewno. Aha. Górniak. Giermach. Na razie. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Wojciech Bednarowicz. To opcja jakby na trener łokowy. Nawet zmieniali tam kata. Sześciu zawodników tej kategorii wagowej. Tak się przygotuje, że ich tam nie będzie. Grupa A oraz pięciu grupy B. Reprezentant Sparty Złotów, no można powiedzieć wieżowiec w stosunku do Damiana Wyględacza, zawodnik o wiele wyższy. Akcja Wyględacza. Byszku, czy przy rozdziale tutaj tej kategorii wagowej 11 zawodników była jakaś sugestia w sensie ustawienia grupy mocniejszej i silniejszej, czy... Jak leciało. Jak leciało, tak? Tak się poukładało i tak boksujemy. Ale nie ukrywam, nie ukrywam, że ja troszkę lepiej się przyglądasz grupie A. No tutaj zerkając na metrykę tej pary, gość urodzony w 1996 roku, 28 pojedynek, 6 porażek,
Natomiast jego rywal, Damian Wyględacz, urodzony w 1997 roku, 23 walka, na koncie strat 0 u Wyględacza. Myślę, że tak zostanie. Myślę, że z tego powodu ta grupa A jest lepiej obserwowana i... Nie, to nie jest tak, że lepiej. Stan na dzisiejszy dzień, jeżeli ja muszę kogoś wybrać, to trudniejsza rywalizacja jest w grupie A, a nie w grupie B. Po to robiłem ten podział. Jeżeli powiedziałem, że w tej mocniejszej grupy może się wyłonić kandydat, a nie z tej słabszej, no to niestety jakieś zasady mnie obowiązują i dotrzymywanie pełnego. Trenerzy nie protestowali, że nie porozdzielałem, bo zazwyczaj trzeba rozdzielić tego, żeby się za szybko nie złapali. Tu puściliśmy... Ja wiedziałam. Tak. Jest to trudny egzamin dla Wyględacza z racji dużej różnicy wzrostowej i tutaj... No tak, ale na mistrzostwach w Łodzi nikt nie będzie mu wybierał zawodnika, który mu pasuje. Ja nie mówię, że tam jedzie wybierać się zawodników. Ten mi nie pasuje, to proszę następnego trochę niższego, prawda? Ale jeszcze tym bardziej ta odwrotna pozycja i tutaj jest takie kolejne wyzwanie i egzamin dla Wyględacza. W sensie skrócenia tego dystansu i po prostu ulokowania jak najwięcej ciosów. No nie ukrywajmy w dystansie, bo to jest zawodnik. Bo gdyby to był bok zawodowy, to bym im swoim kandydatom wybierał samych najsłabszych. A tutaj no niestety, jak przypadło... Bardzo dobrze radzi sobie Wyględacz z tym. A zawodnik ze Sparty Złotów jakby nie miał pomysłu na tego ruchliwego przeciwnika. Tak, tutaj no... Bo Wyględacz zauważ w Łodziu bardzo dużo, to się jednak unika, nie? Nie, ale tutaj również powiedzmy całkiem podobny z tym, może mniej tak agresywny jak Gierma, ale te cechy Wyględacz również posiada aktywnego, powiedzmy... Nie ma czekania, ciągły ruch i ten właśnie atak i szukania okazji do zadania jak największej ilości ciosów. I tutaj jak najbardziej ta druga runda już bardziej zdecydowanie dla reprezentanta Górnika Sosnowiec. Śmiało powiedzieć, Wyględacz taka kolejna perełka, którą należy, prawda, dbać, podlewać, aby naprawdę ta perła wyrosła w szupę.
podacza na linach, trafia Jonatana Gusta i tym właśnie atakiem zakończył się pojedynek. Gust, wyględacz. Dla Gusta była to druga walka w turnieju. W pierwszej walce w półfinale pokonał Ciszaka z Tygrysa Elbląg jednogłośnie na punkty, natomiast wyględacz w pierwszym pojedynku wygrywa z Greckiewiczem z Pomorzeni na Toruń jednogłośnie na punkty. A w półfinale stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Kasprzaka z boksu Poznań. Mam iść dowód, bo jest w trakcie wyrabienia. A paszport ma? Paszport ma, ale wie pan co, paszport ma ważny tylko jeszcze nie cały miesiąc i też będzie miał wyrabiany. Ale dowód już będzie miał się za 7 dni. Dobra. A paszport ma do 24 maja. I tutaj nie wiem, tu trzeba było coś dopisać, czy nie? Czy to trener wypisze już? To jest gier, tak? Coś jeszcze? Zasłużył to sobie. 16, czytaj komunikaty, 16 maja na badania. Będziemy. Bo badania są 17. Spotykamy się w Warszawie. Badania, ja się nie... Wyględacza. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Widzę, że jeszcze nerwy, co? No jeszcze nie puszczają, dopiero dociera do mnie, że został finalistą i zdobywcą złotego medalu na tym turnieju. No tutaj tak jak pojawiła się kropeczka przy jego nazwisku, trener rozdaje kropeczki, dał na razie 4 kropki, chcę dać 6. No ja bym mu od razu dał 6, bo to jest ambitny człowiek, który tylko i wyłącznie swoją ciężką pracą udowadnia to, co pokazał dzisiaj w ringu. Ja mam jeszcze takie pytanie. No, na pewno przeżywasz to jako rodzic, jako powiedzmy ten najwierniejszy kibic, ale również masz swoje spojrzenie jako ten surowy i wymagający, powiedzmy, kibic od osoby ci chyba bardzo bliskiej. No tak, zgadza się. No to są początki, jakby nie było kariery zawodniczej, sportowej syna i tutaj tych wszystkich młodych adeptów
sztuki pięciarstwa. Przed nimi mnóstwo pracy, ale muszę powiedzieć, że byłem na wielu takich turniejach i muszę z całą stanowczością powiedzieć, że takiego wysokiego poziomu dawno nie widziałem. No jest wielu młodych chłopaków, którzy zasługują naprawdę na najwyższe laura, nie tylko w kraju, ale na arenie europejskiej, może i międzynarodowej. No tutaj tak dywagujemy, rozmyślamy w czasie naszej transmisji ze Zbyszkiem i naprawdę myślę, że podzielasz moje zdanie, człowiek odpowiedni na odpowiednim stanowisku. A kogo można mieć na myśli? O Zbyszka Raubo, a trenera po prostu, który... No tak samo, pewien szacunek i duży podziw dla wkładu i zaangażowania całego sztabu trenerskiego. No jak i oczywiście tutaj dla naszego szanownego komentatora. Dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, niewiele się osób, powiedzmy, widzi rodziców, którzy podróżują, można powiedzieć, wszędzie, bo w twoim wykonaniu tak to wygląda, że jeździsz jako ten surowy ekspert, ale zarazem osoba, która jest na pewno Damianowi najbliższa i w tym momencie właśnie on jest. Myślisz, że to jest łatwiej dla niego, jeżeli wychodzi do klasy i wojuje? No bez wątpienia tak. No wydaje mi się, że każde wsparcie, w szczególności jakiejś bliskiej osoby, no dopinguje i motywuje zawodnika. No i zachęcam serdecznie wszystkich rodziców do aktywnego uczestnictwa. I takiego naprawdę serdecznego. Serdecznie dzięki. Dziękuję. Nie będę życzył powodzenia. Na razie, cześć. A przed nami kolejny finał. Również kategoria 70. Grupa B. Michał Wiśniewski, czempion Nowego Mazowieckim, Dawid Witosławski, Wydał Białostok. Ten działa. Żeby sobie tylko stawić, on jest bardzo ładny. No nie, tam bateria się powie. No tak, bo już nie działa. Ty mówisz, że właśnie nie słyszycie. Może tu stać. Piękna akcja teraz Witosławskiego w końcówce pierwszego starcia. Michał Wiśniewski, grup czempion Nowy Dwór Mazowiecki. Urodzony jest w 1996 roku. Toczy dzisiaj 16 swój pojedynek. Jego rywal Dawid Witosławski, urodzony w 1997 roku, Krystal Białystok.
no Witosławski tutaj nie szczędzi nieprawidłowych ciosów. Wszystkie sierpy, które zadaje, to z reguły zadawane są nasadami. Drugi finał i również można powiedzieć, to nie ta bajka. No Włodziu, starałem się zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby ci najlepsi rywalizowali najlepszymi, a ci zawodnicy, którzy dzisiaj są słabsi, żeby rywalizowali. Żeby dochodzili. Tak, bo naprawdę można młodego chłopaka zniechęcić, zwłaszcza w tej grupie wiekowej. Nie? To na pewno jest to dla każdego początek, jest to przeżycie, jest to stres, ale przez jakieś takie, powiedzmy, no, lanie tęgę może stracić ochotę i czasami można wylać dziecko z kąpielą popularną. Jakby to powiedzieć, no znowu pochwalę Łódź, jest 18 kompletów medali. Tak. I to jakich, a to też kosztuje, nie? I jak się mówi, że Łódź zrobiła, jakby trzeba było, rozmawiałem z szefostwem, nawet 24 komplet, 26 kompletów by było, jeżeli była większa liczba. Także to jest fajne i każdy zawodnik wygrywa. A to błyszczące żółte jednak mobilizuje. Tak. Jednak mobilizuje, napędza po prostu do treningów i myślę, że tutaj... Podeszłem po dekoracji do wyglądarza, nie? I zadałem mu pytanie, czy chciałbyś jechać ze mną na mistrzostwa Europy. Mówi, dobra, jedziesz. Bo też zasłużył sobie, nie? Nie. Także że tutaj ten... Tym bardziej jest to rocznik 97, gdzie powiedzmy jeszcze bagaż doświadczeń zdobywania tego bagażu jeszcze na pewno przed nim. No tak, z drugiej strony na mistrzostwa Europy nie jedziemy po doświadczenia. Jedziemy po złote medale, ale skoro nie mam innych możliwości, to chcę naprawdę tą taką szóstkę perełek wydobyć i to, co pokazał Eryk Giermach, to, co pokazał Darek Ziemczyk, to, co pokazał przy poprzedniej Bartek Górniak, to pokazuje, że jednak mamy. To, co cały czas podkreślamy, ta młodzież, naprawdę mamy piękną, wspaniałą młodzież. Tylko jest ją, prawda, chuchać, dmuchać i pielęgnować. Niemniej jednak wymagać. Ja nie wiem, gdyby Artur Szpilka był inaczej pokierowany, czy by nie był złotym medalistą mistrzostw olimpijskich. Teraz w Londynie, nie? Brakło gdzieś, no znaczy się z Arturem to było specyficzne, bo nerwy go ponosiły. Swój sposób na życie Artur na pewno ma i to nie od dzisiaj na pewno, ale myślimy, że na pewno jesteś tego samego zdania, że wreszcie trafi do niego, bo no wybrał taką drogę i jest to jego wola, absolutnie to trzeba uszanować, bo czy Krzysiek Głodar, czy to te osoby miały szansę na pewno zaistnieć w boksie amatorskim i to naprawdę bardzo wysoko. Wybrał inny sposób na życie i tutaj, no, powiedzmy, dywagacje i jakieś takie rozdzieranie szat nie mają sensu. Nie, no, każdy, tak miało być, tak się stało. Tak miało być i tu jest ich wola, ich wybór. Tylko żeby ta droga była po prostu realizowana według takiego naprawdę fajnego sposobu i A z drugiej strony, czy taki Krzysiek Wodarczyk, czy Artur Kilka, Oni też są dzisiaj magnesem właśnie do tych chłopców. Na 100%. To nie jest tak, to że... To nawet i naszą stronę internetową. No, to nie jest tak, że oni odeszli i nic z tego nikt nie ma. Nie, oni nakręcają koniunkturę. Te dzieciaki też chcą być Arturem Szpilką, tak medialnym, nie? Nie będę kończył rozpoczętej kwestii. Każdy chce być na pewno Krzyśkiem Wodarczykiem, nie? No jasne. Bo jest mistrzem świata.
I to powiedzmy ich wkład w tych młodych ludzi jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Także ja, nie można mówić, że ten zawodowy bok zniszczy amatorski, bo ten zawodowy nakręca. Ja myślę, że napędza. No, tutaj... Zawsze twierdziłem i zdania nie zmienię, że boks zawodowy jest, boks amatorski jest przedsionkiem świata. Przedsionkiem. Tak, tak. I wielu mistrzów olimpijskich, to zwłaszcza Klaj, Foreman i Klitschko, byli mistrzami olimpijskimi. No. Mayweather też był bardzo dobrym amatorem, trochę mu nie wyszło, poszedł na zawodowstwo. Tak. No ale zrealizował się pięknie w zawodowstwie i... Ale zaczynał w amatorskim. Oczywiście, że bez tak, amatorstwa nie tak. Będzie zawodowstwa. Nie. Mam teraz dylemat. Nie. Która... Michał Miśniewski, czempion nowy dwór mazowiecki. Zdobywca... Kto wygrał? Jednogłośne zwycięstwo Michała Wiśniewskiego oczywiście i podium z numerem 1, miejsce drugie, Dawid Kosławski, Krystal Białystok, podium z numerem 2, a trójeczka dla Miśkiewicza z Osiru Suwałki oraz dla Kaczmarka z Legii Warszawy. Walka najlepsza? Która walka najlepsza? No, dla mnie 63. Co? 63. A nie ta? Bo najlepszego zawodnika dostaje Eryk, nie? Tak. No to jeżeli... Tam... Kategoria 75 kg, Igor Porębski, Śląski Związek Bokserski. Narożnik czerwony, Patryk Milcarek, 8 Chojnice, narożnik niebieski. Troszeczkę nerwowe takie wejście i z jednej i z drugiej strony. Myślę, kto wcześniej opanuje nerwy, tutaj będzie rozdawał karty.
Koniec pierwszej nerwowej rundy. Trener, koordynator ze spokojem patrzył. Warunki fizyczne na pewno po stronie Milcarka. Porębski troszeczkę spięty chyba za bardzo. Tak. I to go blokuje. Jakie odczucia twoje tutaj? Czekamy na dalszy. Czekamy dalej. Cierpliwie. Okej, nie ma sprawy. Głośno w narożniku niebieskim. Sędzia ringowy, pan Sławomir Milczarek, zdecydowanym ruchem odsyła trenera ósemki Chojnicę od narożnika. Ja po prostu chciałbym jeszcze porozmawiać z trenerem Dargiewiczem przed naszymi kamerami, ale pójdę go poszukać i... Tu jest. Bardzo bym cię prosił o dopilnowanie tego. Dobra. Dalej czekamy? Ale jakiś grymas na twarzy, panie trenerze. Spodziewałem się po tym pojedynku czegoś więcej. Czegoś więcej, prawda? Ja mówię tu jednak chyba strona psychiczna troszeczkę. Być może... No i ja też na to muszę patrzeć. Jeżeli ale ktoś oczywiście, na takiej imprezie spala się nerwowo, to tam się nie odblokuje, tam już będzie ugotowany. Dokładnie, tam parówę ma i nie ma sprawy. To przede wszystkim też biorę pod uwagę. Bo jeżeli w walce i Mak zgibadło i Górniak wiedzieli, że to wygra, jedzie, wytrzymał. Zawodnicy mają mieć czytelne podstawy do... Nie, ja uważam, jest to bardzo fajna sprawa, że stawiasz właśnie w ten sposób. Słuchajcie, jest was dwójka i wolujecie. To wygra, jedzie. I oczywiście jest jasną sprawą. Ty jesteś, popularnie mówiąc, czysty. No. Nie ma żadnego jakiegoś takiego kombinowania, nazwijmy to. I tutaj naprawdę jest fajna sprawa, a przy okazji u ciebie tutaj jest kolejny plus, że można tego zawodnika osądzić i wiesz, na co go być może stać już na Mistrzostwach Europy. Tak. Że on ma tą wolę, ma tą silną, silniejszą psychikę i to jest taki malutki plusik, który decyduje o nieraz o wielkich sprawach.
tutaj to jest naprawdę bardzo ważne. Koniec zawiedzionego finału. Tak. Myślę, że nie najważniejszą rzeczą dla ciebie jako dla szkoleniowca jest tutaj zwycięstwo któregoś z zawodników, bo to decydujące mają znaczenie sędziowie, tylko samą postawę zawodników. Ja bym powiedział, tą postawą chyba pogrzebała sobie ta waga szansa. Bo to co ja powiedziałem, masz gryźć matę i próbować. Na kolanach chodzić. Na kolanach. Zdecydowanie. Eryk Giermak pokazał, że po pierwszej rundzie miał przewagę. Na sekundę się nie zatrzymał cały czas. I robił cały czas swoje. Dokładnie. Walka, Górniak, Mak, Gibadło. Eryk, Max lekko odpuścił i odpadł. Przeciwnik to wykorzystał. Trafiła się okazja i szansa. No to jedziemy i nie ma dyskusji. I to samo wygląda. Miał bardzo niewygodnego przeciwnika. Cały czas szedł, próbował i wygrał bilet do. To taka prawda. Patryk Milczarek. Jednogłośne zwycięstwo. Na punkty. Na pewno Patryk jest szczęśliwy. Zbigniew Rauko. Trochę mniej. A przed naszej kamery zapraszam Nestora. Czy możemy nie pan. Panie trenerze. Wiesz pan, że pan dobry. Dobrze pan mówi. A kiedyś jąkałeś, a teraz tak. Jak zwykle Ryszard Dargiewicz z wielkim humorem, z wielkim pucharem, panie trenerze, tutaj tak, to jest za miejsce pierwsze. To nie znaczy miejsce pierwsze, za zasługi, za to, że 30 lat na każdym byłem turnieju Srebrna Łódź. Bez żadnej nieobecności. Bez 30 turniej, a 30 razy byłem z ekipą Białegostoku, gdzie odnosiliśmy bardzo duże sukcesy. Nawet w tym roku to w finale mieliśmy 7 zawodników, 4 z Suwo, z Osiru i 3 z Krystalu Białystok. No. Ale teraz tutaj rozmawialiśmy z trenerem, koordynatorem właśnie nad sprawą, która jest po stronie doświadczonych trenerów, czyli jak to się mówi, scalanie tego wszystkiego, kierowanie młodzieżą i wyławianie tych młodych talentów w sensie trenerów. No Rysiu, zdradź nam, jak się to robi. No. To jest, musi być, trenerzy młodzi to liczą tylko pieniążki. Powiem tak szczerze, no ale pracujemy dla pieniędzy, tak w zasadzie niektórzy, a ci starsi trenerzy bardziej, to się mówi, są oddani dla boksu. Zaangażowanie tych trenerów starszych jest większe. Mniej może, więc poświęcam czasu na to. Natomiast muszę stwierdzić i powiedzieć, że młodych trenerów też jest wspaniałych w Polsce. Ja myślę, że taka impreza jak w Łodzi, że odbywała się w każdym mieście wojewódzkim, to byliśmy potęgą w Polsce, w boksie. Bo zobacz, dziś zerknąć. Startuje ponad 100 zawodników z 44 klubów. 17, do 17 miast wojewódzkich dać, żeby w roku zrobić taką imprezę.
kochani, to jest wtedy trener kadry polskiej martwiłby się, kogo wystawił, bo za dużo by miał. Nie byłoby takiej sytuacji, że na olimpiadzie po tylu latach dalej znów nie mamy nikogo. To jest proste to. Ja na przykład pomalu już ceduję też na młodych trenerów, koordynatorem jest Potapczyk u mnie, młody szkoleniowiec odnoszący sukcesy z Boksik Sokółka, swoją schedę u mnie w klubie bardzo młody trener Kochanowski Darek, który naprawdę liczy, że za dwa lata będzie znowu Krystal głośny w Polsce. Bo kiedyś na losowanie chcieliśmy się na zawody, bali się, żeby nie wyciągnąć zawodnika z Krystalu Białego Stoku, bo ostra konkurencja. I myślę, że ci młodzi trenerzy też mogą o sobie znać, z tym, że jeszcze raz potwierdzę, zależy wszystko od charakteru, od zaangażowania w pracy. I powiedzmy ta, no wybacz, ale przepaść różnicy wiekowej, w sensie lat, która ciebie dzieli z młodzieżą, no nie jest żadną przeszkodą. Macie wspólny język, macie wspólne cele i to fajnie wychodzi i to fajnie się, prawda, pielęgnuje i tutaj nikt do nikogo nie ma pretensji. Ja może inaczej. Nikt nie ma zazdrości. Ja mogę inaczej powiedzieć. Tak? Ci starsi trenerzy oczywiście nie wiedzą, jak postępować z młodzieżą, bo młodzież nigdy nie była święta. Nawet mówią, o teraz to dyskoteki, nie dyskoteki. Przedtem nie mieli dyskoteki, zabawy wiejskie, czy inni chodzili też. Młodzież była gorsza, była młodzież, trudniejsza. Miała gorsze warunki, że trenują, że dyskoteki, telewizor, komputery, że nie, nieprawda, to zaangażowanie trenera. Ja na przykład nie mam żadnych, pracuję w szkole jako też trener, bo klasę sportową mam w zespole szkół technicznych w Białymstoku, gdzie Bog założył klasy sportowe, jedyna w Polsce. Tak, tak, była. I nie mam problemu z młodzieżą. Młodzież, jeszcze bardziej wczuwa się i słucha trenera, wiedzą, że ja mam doświadczenie nawet, czy w dyskusji, czy w czym, przekłada się to na pracę, wytłumaczę dlaczego musi garować, dlaczego musi to robić, bo bez pracy nie ma, wiesz, jak sam. No nie ma. Nie ma, nic nie dostanie, dlatego nieraz młodzi trenerzy chcą szybko od razu sukcesu, chcą wypłynąć na wodę. No to jest całkiem oddzielny temat, no tak, ten chęć sukcesu, no tak, ale to musi ale być poparty niestety. Musi poparty doświadczeniem. Pomalutku wytłumaczyć temu dzieciakowi, dlaczego tak robi trening to. A trenerzy niektórzy naprawdę młodzi, szczególnie nie, bo on ma napisane było w książce, tak go nauczyli, to ma zrobić. Troszeczkę brakuje doświadczenia pracy z młodzieżą. Ale nie znaczy, że młodzi też nie starają się robić. Mamy przykład, nawet ja mam przykład, podpowiadam, Skorpion Szczecin. Młodzi trenerzy pracują. No też ode mnie, nawet ode mnie wzięli program, oddany za darmo, czyli mi proszę, program szkoleniowy z młodzieżą, mają już sukcesy. I tam również jest szkoła, klasa sportowa, nie w liceum, tylko w gimnazjum. I powinni Polsce zadowolić gimnazjum. Ta młodzież miałaby szansę realizować. Tak. Nie nadaje się przykładowo do sportu walki, czy do innych, to pójdzie do innych dyscyplin sportu. A nie mając żadnych perspektyw w szkole, to nie. Bo kontakty mam z Białorusią, z Litwą, z Łotwą. Tam młodzi od 10 lat boksują, chodzą. Nie ma żadnych problemów ani z lekarzami, nic. A u nas nie, musi mieć ukończone 14 lat, żeby go do boksu. A 14 lat to jest... No to 4 lata jest... Ale jest tak, tyłu, ale no. Tak, ale już 14 lat on i piłkę nożną trenował, wszystkie trenował dyscypliny, jak się nie nadawał do żadnej dyscypliny. A, to idź na bok, ma się przyjmie. Taka jest prawda. A tak pytanie prywatne, zdrowie, chęci, wciąż takie same. Zapał jest duży, chęci też są. Natomiast ja oczekuję, przekazuję, chcę w tym się dzielić swoim jeszcze doświadczeniem, mam wody. Robię imprezy, organizuję turnieje w Białymstoku. To jest praca bardziej organizacyjna, wymagająca doświadczenia i zachodu, bo trzeba na każdy znaleźć trochę złotówek, jak to się mówi, wydębić z urzędu, bo nie wszyscy tak od razu pieniążki dają na ten boks. Mówię, a młodzi bardziej na sali. Ja pomalu to im przekazuję. Ja myślę, że
Białystok był niezły, bo się jest nieźle, ale będzie to mocniejszy, bo mam kilku młodych trenerów. Dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. I szczęśliwej podróży. Dziękuję, dziękuję. A my już obserwujemy ostatni pojedynek. Jest to kategoria wagowa plus 80 kg. W narożniku czerwonym Paweł Stanek, Wisłogrzeszów. Narożnik niebieski Aleksander Stawirej, Ziętek Team Brzeziny. Zerkając jeszcze na drabinki tej kategorii wagowej, było zgłoszonych 5 zawodników. Paweł Stanek toczy dzisiaj swój drugi pojedynek w półfinale. Zwyciężył Malińskiego z Gwardii Szczytno. Natomiast Stawirej również toczy dzisiaj drugi pojedynek, gdzie w półfinale jednogłośnie na punkty zwyciężył Spratka z Czarnych Góral Żywiec. Sędzią ostatniego pojedynku w ringu jest pan Kazimierz Piruk ze Szczecina. Tutaj mamy również naprawdę dużą różnicę wzrostu. Reprezentant Wisłoka Rzeszów zdecydowanie wyższy od swojego rywala. No i teraz pośliźnięcie się Pawła Stanka. Na rozniku troszeczkę na macieringu była woda. Prosty. I kolejny prawy prosty tutaj. I jeszcze tam po tym takim decydującym ciosie, gdzie sędzia Kazimierz Piruk chciał przerwać pojedynek. Zawodnik Rzeszowa nie usłyszał komendy i jeszcze dwa ciosy padły po komendzie stop. I koniec pojedynku. W tej końcówce na pewno zdecydowanie lepszym zawodnikiem był Paweł Stanek z klubu Wisłogrzeszów. Myślę, że Państwo wybaczą tą malutką przerwę i rozmowę kolejną, którą będziemy prowadzić przed kamerami. Po ogłoszeniu werdyktu oczywiście wstrzymamy się. Prezes Łódzkiego Związku Bokserskiego, pan Mirosław Bruzio. Mirku, powolutku kończymy. Szczęśliwy? No pewnie, szczęśliwy i zadowolony. Szczęśliwy tym bardziej, że Darek Wilk z RKS-u, reprezentujący właśnie okręg łódzki, no, zdobył tytuł mistrza srebrnej Łódki. No i bardzo się z tego cieszę i bardzo mu gratuluję i całemu klubowi. I również myślę, że przede wszystkim dla Twojej osoby należą się słowa uznania i podziękowania, gratulacji za naprawdę perfekcyjnie, można powiedzieć, zorganizowanie tego turnieju, bo jest naprawdę dużo, dużo pracy przy takim turnieju i tak jak mówię, no ja myślę, że tutaj przede wszystkim podziękowania dla... Ale wstrzymajmy się chwileczkę na ogłoszenie werdyktu. Tak, tak.
teraz będą jeszcze wręczone nagrody dla najlepszego zawodnika, najlepszego technika, najlepszego klubu, najlepszego okręgu. No. Dużo tych, najlepsza walka finałowa, mamy dużo tych pucharów. No, pani prezydent. Pucharów wystarczy. No. Wisło Brzeszów, Paweł Stanek, zwycięzcą najcięższej kategorii wagowej 30. międzynarodowego turnieju. Srebrna łódka, turniej imieniem Stanisława Ambroziewicza. Stanisława Ambroziewicza. Jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, no na pewno finansowo, jak zwykle przy organizacji takich turniejów i w danym czasie jest trudne. Pomoc miasta, myślę, że tutaj również była. Podejście władz miejskich. Było podejście władz miejskich, było jakieś dofinansowanie, aczkolwiek nie takie duże, na jakie liczyliśmy, bo liczyliśmy jeszcze też na ekipy, zaprosić większe ekipy zagraniczne, między innymi z Niemiec i z Łotwy, no ale niestety środki finansowe nam na to nie pozwoliły, no może w następnych latach też jakoś będzie inaczej, no bo też to jest tak. Jest tu z nami też żona pana Stanisława Ambroziewicza, pani Teresa, która właśnie też udekoruje najlepszego zawodnika okazałym pucharem ufundowanym przez panią prezydent miasta. Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że niestety no, nie startował taki no, czołowy łódzki klub Box to Łódź. No, niestety nie wiem, dlaczego jego zawodnicy nie startowali w tym turnieju. No, ale to już wewnętrzna może wasza sprawa tam. Nie wiem, dlaczego nie startowali, skoro startowali w walkach towarzyskich, a po prostu no, czy się trener przestraszył, czy coś, no nie mam pojęcia, dlaczego nie wystartował ten klub i nie reprezentował naszego okręgu. Mirku, myślę, że jako powiedzmy organizator jesteś zadowolony. Moje gratulacje, naprawdę odczucia, jeżeli chodzi o prawidłowość i formę i naprawdę wyniosłość tego turnieju. Można być dumnym z tego i tego ci naprawdę z całego serca gratuluję. Myślę, że nie tylko mój osąd, ale tutaj postrzegając głosy, które wśród uczestników były, są tego dowodem i to jest chyba najważniejsze. No jesteśmy pasjonatami, tak samo jak ty, jak większość tutaj ludzi, którzy tutaj zebrali się na tej sali. Jesteśmy pasjonatami boksu, no to jest nasza pasja i robimy to w dobrym kierunku, żeby to szło. No. Tego należy sobie życzyć i tobie też życzę sukcesu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
A ja pragnę serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Niedzielne popołudnie, myślę, że naprawdę był pokaz, były walki godne. Zbyszku, bardzo proszę, takie króciutkie podsumowanie. Najlepszy zawodnik. Bezsprzecznie Erik Giermach. To nie było przypadkowe. Pokonał piątego zawodnika, mistrza z Europy kadetów, Łabickiego. Bezsprzecznie. Najlepsza walka. Najlepsza walka, Górniak, Max Gibadło. Walczyli o przepustkę do Sofii. Walka naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Najlepszy technik, Darek Ziemczyk, Skorpion Szczecin. Całkiem słusznie, panie trenerze. Całkiem słusznie. To taką technikę właśnie, jak on prezentuje tutaj, jeszcze powiedzmy najlepszą walkę mamy. Najlepszy zawodnik. No to ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi tutaj właśnie o punktację okręgową, czy... Pomorskie. Zachodnio-pomorskie. I najlepszy klub Skorpion Szczecin. Skorpion Szczecin. Tutaj o czym mówiliśmy właśnie, to prawidłowość tego szkolenia i stawianie na młodzież. I Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Marcin Stankiewicz jest nauczyciel w tej samej szkole, gdzie jest szkoła, klasa sportowa i jest nauczycielem i przy... I przy okazji trenerem, albo trenerem i przy okazji nauczycielem. Dokładnie. To zależy, kto będzie pytał. Jak minister edukacji, to nauczycielem. To nauczycielem. A jak minister sportu, jak pani minister sportu, to jest trenerem, oczywiście. Ja naprawdę, Zbyszku, dziękuję za czas, któryśmy tutaj spędzili. Myślę, że... Po pierwsze, łaski nie robię, od tego jestem. Jasne, tak, jasne, że tak. I tu się zgadzam z tobą. Ale myślę, że ten przekaz, który organizujemy na naszej stronie internetowej, myślę, że również jest promocją naprawdę świetną boksu i to się sprzedaje coraz lepiej. I myślę, przede wszystkim zasługa obecności twojej osoby na każdych zawodach, w których jesteś. Bardzo chętnie współpracujesz z nami, fachowym spojrzeniem i takim szczerym. To, co masz w sercu, powiesz. No i nikt się na to nie może obrażać, ja bo taka prawda. Ja sobie nie wyobrażam, żebym, będąc trenerem kadry odpowiedzialny za tą młodzież, nie jechał na tak ważną imprezę i czekał, aż mi ktoś coś powie. Jeżeli sam na oczy nie zobaczę, ja daję słowo, że gdybyś zapytał 10 innych trenerów o skład na Mistrzostwa Europy, byłoby 10 innych składów. Na 100%. I co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Trenerzy klubowi kierują się sentymentem klubu, okręgu, swojego zawodnika, a ja... A chłodne spojrzenie robi swoje. A ja mimo tego, że jestem trenerem Gwardii Warszawa na co dzień, gdyby był zawodnik Gwardii Warszawa, a nie reprezentowałby jakiegoś poziomu, też by nie pojechał. Nie ma, zlituj się. Nie ma. Zasady Zbyszku, mają być proste. Mają jeździć najlepsi. Mają jeździć najlepsi. Staram oni to mają czuć. Tak. A ci, co nie pojechali, mają również czuć, że trener podjął słuszną i trafną decyzję. A nieobecni, no trudno. Nieobecni nie mają racji. To tak musi być. Tak jest. Pozwoli pan trener, że serdecznie podziękuję. Dziękuję. Przede wszystkim dziękujemy naszym widzom. Dziękujemy wszystkim tym, którzy z nami wytrzymali, a dziękuję. Tym, którzy jeszcze wierzą, że coś mogę zrobić. Zbigniew Rawbo i Włodzimierz Kniówka. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.